Gotów? Yes, sir. Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was dzisiaj w kolejnej odsłonie wywiadu w ramach podcastu Droga Samotnika. Dzisiaj na tapet wziąłem dość ciekawą osobę, która właśnie popija z firmowego kubeczka jakiś napój, nie wiemy czy wyskokowy. Przed Wami, drodzy Państwo, Wiktor Biodłowski, założyciel Talkersów, legendarnej szkoły języka angielskiego w Trójmieście, wizjoner, a wariat, można tak powiedzieć, myślę, i człowiek, który burzy wszelkiego rodzaju schematy, a przy tym z tego, co zdążyliśmy się poznać do tej pory, lubi czytać, lubi oglądać telewizor, wymyślać ciekawe rozwiązania, podróżować po Polsce i lubi też Warszawę. Tak się składa, że ja właśnie z tej strony nadaję i jest to też coś, co nas łączy. Wiktor, jesteś w porządku, cześć. A dzień dobry, dzień dobry, witam Ciebie, Tomku, i witam wszystkich naszych widzów. No dobra, Wiktor, dzisiaj będziesz obiektem grillowania. Mam nawet na Ciebie pewien plan. Ustaliliśmy razem, że ten plan zresztą Wam wszystkim zaprezentujemy. Przechodzimy więc do rzeczonej prezentacji planu na Wiktora. Macie przed sobą mapę, po której będziemy z tym Wiktorem się poruszali. Wiktor, jak to mówią Amerykanie w swoich amerykańskich podcastach, bez zbędnego przedłużania oczywiście, Przejdźmy do tematu biznesu z bliskimi. Już Wam mówię, o co chodzi i dlaczego ten temat mnie interesuje. Talkersi, popraw mnie, jeśli się mylę, w ramach swojej struktury zarządczo-wspólniczej mają Wiktora, jego narzeczoną niedługo żonę Maję oraz Wiktora mamę. Czy tam ktoś jeszcze jest? Zgadza się, na ten moment są to tylko te trzy osoby. Tylko słuchajcie, no i wygląda na to, że ta ekipa to jest bądź co bądź rodzina. Mega bliskie osoby Wiktorowi, kobiety, z którymi bądź co bądź jesteś blisko. Powiedz mi, jak się w takiej ekipie pracuje? Już mówię, dlaczego o to pytam. Moje doświadczenia z przeróżnych firm rodzinnych są takie, że jednak relacje biznesowe w rodzinie to nie jest łatwy kawałek chleba. A jeśli w ekipie masz narzeczoną, masz mamę, to są wspólnicy, Maja nawet funkcjonuje często w Twoim określeniu jako szefowa. Jak się prowadzi biznes z partnerem życiowym, weź mi powiedz. Myślę, że jak wszystko ma swoje wady i zalety, to co jest pierwszą rzeczą, która od razu mi się pojawiła, kiedy stałeś to pytanie, czy nawiązałeś do tego tematu, to jest ustawienie tych relacji, bo to tych relacji wspólnickich, czyli bądź co bądź, pomimo tego, że jest to rodzina, no to każdy musi wiedzieć, jaka jest rola tej osoby i za co jest odpowiedzialna, odpowiedzialna. No w naszym przypadku jest tak, że mama jest wspólniczką, ma kluczową rolę, natomiast ona ma taką rolę kuluarową i nie ma roli decyzyjnej. W takim sensie zajmuje się formalnościami, kontaktem z urzędem skarbowym, wypłatami, także tymi najbardziej newralgicznymi elementami biznesu z tej takiej perspektywy, powiedzmy, twardej i formalnej. To wynika między innymi z jej lat doświadczeń pracy w urzędzie i też tego, że po prostu ona się odnajduje w przepisach, artykułach i tak dalej. Coś, czego ja i Maja no kompletnie nie potrafimy, nie odnajdujemy się w tym na tyle, żeby to samemu zrobić. Tutaj cała na biało wchodzi moja mama. Natomiast moja mama nie ma, w sensie, tak są ułożone te relacje, że umówiliśmy się już jakiś czas temu, że mama nie zarządza na co dzień biznesem. W sensie ona nie podejmuje decyzji w kontekście całego biznesu, ma jego część, jest wspólniczką, ma udziały, jest częścią zarządu, natomiast jej rola jest bardziej doradcza i jest takim, nazwijmy to, naszym dobrym duchem. No my z Mają jesteśmy oboje relatywnie młodymi osobami, bo ja mam lat 30, Maja lat 34. Więc tutaj no, mama, która już się zbliża do 60, ma to doświadczenie życiowe i służy tą taką radą ogólnożyciową, pomimo tego, że nie ma doświadczenia biznesowego. Okay. Bo to też widzę w jednym podpunkcie, czy mama ma biznes background, mama ma zerowy biznes background. Ale ma background urzędniczy, prawda? Więc to, jak wiemy w polskiej w polskiej rzeczywistości, bardzo mocno się pewnie przydaje, wie w jaki sposób różne rzeczy przepychać przez urzędy. Dokładnie, to się zgadza i ja się tak zawsze śmieję, że jak kiedyś do nas w końcu przyjdzie kontrola skarbowa, no bo do każdej firmy prędzej czy później przychodzi, to ja się tak zastanawiam, czy to nie będzie tak, że to w sumie moja mama będzie lepiej ogarniała, co się dzieje, niż ten urzędnik, urzędniczka, no ponieważ a, moja mama ma już 20 lat doświadczenia w branży urzędniczej, że tak powiem, no i b, opiekuje się formalnościami w naszej firmie od samego początku, czyli już prawie 8 lat. Co oznacza, że zna nawet od prostu wszystkie, wiesz, każda złotówka, która przeszła przez naszą spółkę, bo to też od początku była spółka z o.o., więc pełna księgowość, wiesz, tutaj no, trzeba wszystkiego bardziej pilnować niż w przypadku na przykład jednoosobowej działalności gospodarczej. Zdecydowanie. To po prostu, wiesz, mama, że tak powiem, autoryzowała wypływ każdej złotówki z firmy. Rozumiem. I widziała wpływ każdej złotówki. No dobra. Natomiast
To już mamy, że tak powiem, złapaną. Wiemy, o co chodzi z mamą. A powiedz mi teraz, jak wyglądają wasze relacje z Mają, bo znaczy w kontekście biznesowym, prawda? Bo o to pytamy. I teraz mówiłeś, że macie jasno sprecyzowane, kto się czym zajmuje. To gdzie tu jest miejsce na jakiś taki spontan? Bardzo modny teraz przecież. Ale w jakim kontekście spontan? Bo nie No, bardzo ja rozumiem. dzisiaj będę zajmować się na przykład wizją, a ty zajmiesz się rekrutacją, a jutro zrobimy odwrotnie, bo akurat taki mam plan na dzisiaj, nie? Okej. Okay. No to myślę, że takie podejście jest bardzo ryzykowne, bo wtedy ryzykujemy, że ktoś, że pewnie, że później będzie taka sytuacja, że coś trzeba będzie zrobić i jedna osoba powie, ja myślałem, że ty to zrobisz, a druga osoba powie, a ja myślałem, że dzisiaj ty to zrobisz. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że nikt nie jest fantastyczny we wszystkim. Ja bardzo świadomie i otwarcie mówię o swoich, nazwijmy to może nie wadach, ale rzeczach, o których nie mam pojęcia albo jestem kiepski. W moim przykładzie jest to na przykład organizacyjność, czyli wiesz, rozpisanie projektu, pilnowanie, że on się wydarza, skrupulatność, rozliczanie ludzi, stawianie deadline'ów, robienie action planów. To są rzeczy, które ja wiem, że są bardzo ważne, natomiast nie czuję się w nich komfortowo, nie czuję się w nich pewnie. Powiedzmy roboczo, nie mam do nich talentu. Rozumiem, rozumiem. To możemy opisać takim określeniem, że ty wymyślasz dany projekt, mówi niech się coś stanie, a potem mówi weźmy się i zróbcie. To jest mniej więcej ten klimat? Dokładnie ja to tak mówię, że ja jestem tak, jestem od wizji i od relacji, czyli żeby to osadzić w polskiej kulturze. Ja najpierw mówię, Halinka, mam pomysła, jak Ferdek Kiepski. Tak jest. Mam wizję, a potem mówię, i znam ludzi, którzy pomogą nam to zrealizować. Kończy mój wkład i mówię, teraz Halinka, ja potrzebuję, żebyś ty, ja tych ludzi zrekrutuję, ja ich przyciągnę, ja ich znajdę, bo ja ich znam, oni mi ufają, będę potrafił im wytłumaczyć koncepcję i wizję i ich, że tak powiem, podekscytować nią. Natomiast nie proszę, potem, żeby zarządzać tym biznesem na co dzień, bo mówiąc wprost, żaden ze mnie dyrektor operacyjny, ja jestem bardziej mam umiejętności, które można definiować jako prezes zarządu, a nie dyrektor operacyjny. Jasne, jasne. Czyli long story short, jak coś wymyślisz, lepiej żebyś tego nie wdrażał, gdyż być może jest duża szansa, graniczona z pewnością, wdrożone to nie zostanie. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. No i jak rozumiem, tutaj wpada znowu na biało cała, tylko tym razem Maja, która jak mniemam, te luki uzupełnia swoimi kompetencjami. Dokładnie, natomiast jest jedna kompetencja, której jesteśmy świadomi, że żadne z nas nie ma. To są zdolności analityczne w znaczeniu Excela, liczenia, projekcji finansowych, budżetów. Rzeczy, które w ogóle większość freelancerów, mikro i małych firm często zaniedbuje, a my już dawno sobie zdaliśmy sprawę z tego, że to jest jeden z kluczowych wyróżników pomiędzy mikrofirmą, która zawsze pozostaje mikro, a firmą mikro, która któregoś dnia będzie makro. Mianowicie, że wszystko jest precyzyjnie policzone, są projekcje zarówno przychodowe, jak i kosztowe. I będąc świadomymi, że A, to jest niezbędne do rozwoju firmy, B, będąc świadomymi, że żadne z nas tych kompetencji nie ma, ani kompletnego zainteresowania, żeby te kompetencje rozwijać, świadomie delegujemy to na zewnątrz, mamy dyrektora finansowego takiego na godziny, więc nawet nie ma potrzeby, żeby zatrudniać go na stałe, na etat, tylko po prostu płacimy, wiesz, per zużycie godzin i mamy i cyfry pod kontrolą. To elegancko. Wygląda na to trochę, zastanawiacie się nad tym, co się dzieje, tak? To znowu, nie jest freestyle, nie jest spontan, to jest szalenie niemodne, nie? Znaczy z jednej strony mamy tą uczciwość względem siebie tak naprawdę. Zdajecie sobie sprawę, że okej, tych kompetencji nam brakuje, musimy je znaleźć na rynku, a z drugiej strony siadacie na tyłkach i zastanawiacie się, co z tą firmą robić dalej. Macie na to jakiś, no właśnie, schemat, w jaki sposób, kiedy siadacie nad tym i myślicie? Tak, mamy bardzo konkretny schemat. Ten schemat nazywa się co czwartek posiedzenie zarządu. I na tych spotkaniach nie dość, że wszystkie tematy, które są ważne, ale nie takie pilne, że trzeba je tu i teraz załatwić, a wychodzimy z założenia, że 98% rzeczy nie jest pilnych, to sobie to wpisujemy na agendę spotkania zarządowego. W czwartek nad tym debatujemy i często wiele z tych kwestii jesteśmy w stanie podczas takiego jednego spotkania rozwiązać, przeanalizować, bo ja powiem, jaka jest moja perspektywa, Maja powie, jaka jest jej perspektywa, wiesz, zrobimy research i okazuje się, że decyzja jest bardzo szybko klarowna, a jeżeli podczas takiego spotkania zarządu okazuje się, że jest jakiś grubszy kaliber, że trzeba, nie wiem, na nowo wymyślić drabinkę rozwoju dla pracowników, nie, systemową, czyli jakie kryteria trzeba spełnić, żeby na kolejne etapy wynagrodzenia wejść i tak dalej, no to już nie jest rzecz, którą się podejmuje, wiesz, na jednym krótkim spotkanku.
Tylko to jest rzecz, którą trzeba przeanalizować, rozpisać sobie scenariusze, przeanalizować, wiesz, co się stanie, jeżeli wprowadzimy to, co się zdarzy, jeżeli wprowadzimy to. Więc wtedy, jeżeli taki temat wychodzi podczas tego spotkania coczwartkowego zarządu, to sobie bukujemy dedykowany czas tylko na rozgryzienie jednego, że tak powiem, jednej wielkiej żaby. Czyli takie projektowe podejście wtedy wychodzi z tego. Mhm. Dokładnie. To jest nasz prosty i skuteczny system na to. Super. A powiedz, jak takie czwartkowe spotkania macie regularnie? Ile czasu wam na nie schodzi? Tak naprawdę zależy od tygodnia, bo są tygodnie intensywniejsze, są takie, które jest tylko pach, 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 się szybko update'ujemy co po każdej stronie mocy. Między 1 a 3 godziny zagadowo. Mhm. Czyli do pół dnia zamykacie temat, chyba że jest tak. Coś więcej, to na to idziemy osobnym planem. Super. Ważne, że ten osobny plan się dzieje innego dnia, bo spotkanie zarządu, takie to regularne, plus jeszcze gruba analiza, to jest za duży i po prostu, wiesz, procesor wewnętrzny już nie jest efektywny wtedy, nie? Jasne. Nie da się zbyt długo myśleć, trochę tak? Tak. Spoko. No dobra, co się dzieje, powiedz, jeśli macie różne zdanie? Rozmawiamy. To jest bardzo ważna rzecz i tutaj jest rzecz pod tytułem takim, że u nas nie ma czegoś takiego jak przeciąganie liny i politykowanie w stylu, nie wiem, ja mam rację, bo mam więcej udziałów, nie? Albo ja mam rację, bo masz rację. U nas zawsze jest tak, że dążymy do tego, żeby finalnie dojść do konsensusu. Często jest tak, że mamy inne punkty widzenia na samym starcie, a przynajmniej tak nam się wydaje, ale kiedy zaczynamy bez ego i bez takiego, wiesz, sztucznego bronienia swojej pozycji o tym rozmawiać, to się okazuje, że żadne z nas nie miało na początku 100% racji, czy nie miało idealnego rozwiązania, ale ze zderzenia tych myśli i powstrzymania swojego ego wypracowujemy coś, z czym żadne z nas nie przyszło na spotkanie, ale z czym wychodzimy oboje. Nie? Super. Decyzja wynikająca ze zderzenia perspektyw, bo nasze perspektywy można opisać takie, że także ja zazwyczaj jestem zbyt optymistyczny, tak? Zbyt patrzę na big picture i nie zastanawiam się nad tymi drobnymi rzeczami, które mogą pójść nie tak. A z kolei Maja często jest zbyt zachowawcza, zbyt, mówię, sceptyczna i ona jakby, wiesz, od razu widzi problem w cudzysłowie. I kiedy zderzymy moje trochę zbyt optymistyczne podejście i Maja zbyt pesymistyczne, to znajdujemy ten balans, żeby być odważnymi, natomiast nie brawurowymi. Okej, super. Czyli pierwsze zderzenie generuje burzę, a później szukamy, gdzie to można uspokoić i znaleźć rozwiązanie, które faktycznie pokaże tęczę na niebie. Tak, tak. My nawet mówimy pracownikom, między innymi dlaczego wtedy te drzwi do naszego biura są zamknięte, bo kiedy jest, że tak powiem, work in progress i debatujemy nad daną sprawą, to często wchodzimy na wyższe częstotliwości emocjonalne i zewnątrz dla widza to mogłoby być, o kurde, szefostwo się, wiesz, żre. Mhm. Natomiast tak, że każdy z nas ma mocną osobowość, natomiast mamy do siebie tyle zaufania, nie tylko życiowego, ale też takiego biznesowego, że wiemy, że każdemu z nas zależy na sukcesie spółki na koniec dnia, więc mówię, nie ma u nas takiego politykowania i bronienia swojej pozycji, tak jak to może być w zarządach, gdzie te relacje nie są aż tak oparte o aż taki poziom zaufania, jak to jest w związku. Mhm. Jasne. Jasne. Super. A powiedz mi, czy za każdym razem jesteście w stanie w ciągu jednego posiedzenia dojść do porozumienia? W 99% przypadków tak, ponieważ mamy na to taką formułę, że jeżeli na przykład dochodzimy do tego, że pomimo otwartości i rozmowy, po prostu no każdy z nas ma inny punkt widzenia, no to mówimy, no dobra, to które rozwiązanie testujemy jako pierwsze i zazwyczaj jest to, w sensie, którą perspektywę testujemy jako pierwszą. No i wtedy zazwyczaj to wynika z tego, która ze strony jest bardziej przekonana. W takim sensie, jeżeli jedna osoba mówi, sądzę, że lepiej pójść w lewo, a druga osoba mówi, po prostu widzę to tak jasno, jak tylko można zobaczyć, że trzeba pójść w prawo, no to ta powiedzmy energia tej drugiej strony, to ten stopień przekonania determinuje to, że to testujemy jako pierwsze. No dobra, i teraz właśnie mamy hipotetyczną sytuację. Jedno chce w lewo, drugie w prawo, idziecie w prawo. I co się dzieje z tą osobą, która chciała iść w lewo? Bo już mówię, o co chodzi. Często się zdarza tak, że mimo, no jest jakaś większa grupa ludzi, ostatecznie decydujemy się na jeden ze scenariuszy i zdarzają się osobnicy, którzy torpedują to rozwiązanie, żeby udowodnić, żeby ono nie miało sensu. Nie? I teraz, jak rozumiem, żeby je wprowadzić i sprawdzić, no to chyba nie powinno się czegoś takiego robić. Macie na to jakieś mechanizmy? Co masz na myśli? Bo jeszcze nie dostrzegam, jak mam odpowiedzieć na to pytanie. Już mówię. Wyobrażam sobie, że idziemy sobie w prawo, a
ty na przykład chcąc iść w lewo, za każdym razem, gdy trzeba dokonać jakieś działania na tej ścieżce w prawo albo podjąć decyzję, to podejmujesz ją w taki sposób, żeby skuteczność tego rozwiązania w prawo zmniejszyć maksymalnie i udowodnić swoją rację, którą miałeś chcąc iść w lewo na przykład, nie? Czyli jakby dla mnie prosta piłka. Jeżeli ktoś miałby takie podejście, to trzeba z nim poważnie porozmawiać. Jeśli nie zmieni swojego podejścia, to go pożegnać z zarządu. Bo albo jesteśmy drużyną i razem wygrywamy i razem przegrywamy, albo za przeproszeniem spadaj. Rozumiem. Czyli podsumowując, jeśli podejmujemy jakąś decyzję, to nawet jeśli nie jest to twoja decyzja, to idziesz w zaparte, że to jest twoja decyzja i my po prostu lecimy do przodu. Nie, inaczej. W sensie nie, jeżeli nawet nie jest to twoja decyzja, no to jeżeli chcesz być w zarządzie, to nie torpedujesz decyzji zarządu. Reszty zarządu, tylko no, jesteśmy razem zespołem. Okej, okay. Osobiste animozje, znaczy osobiste preferencje w tym momencie odchodzą na bok. Dokładnie tak. No okej, okay, dobra. Spoko. Zarządu de facto, wiesz, operacyjnie dwuosobowego, nie? No bo mówię, bo no jasne, jasne. Mhm. Dobra, i teraz jak ten temat zarządczo-biznesowy przekłada się na wasze relacje później osobiste, nie? Czy właśnie to, że się z czymś tam nie zgodziliście i nie doszliście ostatecznie do jakiegoś konsensusu, wpływa na to, że te gdzieś ciche dni się pojawiają, jakieś, wiesz, złości czy tego typu rzeczy w domu później? Jak sobie z tym radzić, nie? Żeby... Radzimy sobie prosto. Po pierwsze, dopóki się nie dogadamy, to nie wychodzimy z pokoju. Mhm. Jak widzimy, że druga osoba ma kompletną niezgodę na coś, to nie mówimy dobra, przemilczała, powiedziała ciche, okej, okay, to robimy tak, jak ja powiedziałem, tylko rozmawiamy. Mhm. To naprawdę w 99% przypadków to jest do załatwienia komunikacją, czyli pokazanie na przykład, dlaczego ty tak bronisz tej decyzji, dlaczego uważasz, że ona jest naprawdę dobra, pokazać dane, wiesz, przywołać pewne przeszłe historie, pewne precedensy, które pokazują, że pewne rzeczy są możliwe. Czyli de facto sprzedać swojemu wspólnikowi tą wizję. Nie, nie oczekiwać, że ten wspólnik zobaczy tą wizję za ciebie, bo to ty masz wizję, no zwłaszcza w przypadku mnie, osoby, która generalnie funkcjonuje na częstotliwości wizyjnej, bardzo mało na operacyjnej. Mhm. Więc dopóki ja tego, właśnie mówiąc metaforycznie, nie sprzedam wspólniczce, to nie uznaję sprawy za zamkniętą pomyślnie. Nawet jeżeli widzę w niej, że ona tak mówi, no dobra, ale widzę, że kompletnie nie jest, wiesz. Że to nie jest jednak dobra, tylko na zasadzie już zamknijmy temat, bo się męczy. Dokładnie. To ja męczę, dopóki nie poczuję, że faktycznie jesteśmy przynajmniej, wiesz, zgodni, że warto spróbować dane rozwiązanie. Spoko. I ostatni temat w kontekście bliskości. Jeszcze coś? Dawaj. Tak. A drugą kwestią to a propos niewpływania na sytuację prywatną jest to, że w momencie, kiedy przekraczamy próg domu, no to mamy zasadę, że nie rozmawiamy o firmie w ogóle. Nawet luźno, nawet, wiesz, anegdotycznie, po prostu firma przestaje mieć dla nas, że tak powiem, zaistnieć, kiedy przekraczamy próg chaty. A umiecie to tak poodcinać? Powiedziałbym, że w 95% przypadków tak. Mhm. Zdarzają się pojedyncze kwestie, natomiast nigdy niczego nie omawiamy w takim sensie. Czasami mamy tak, że wiesz, że najdzie nas taka, na zasadzie podzielenie się jakimś przemyśleniem w domu takim biznesowym, ale jeżeli którekolwiek z nas zaczyna wchodzić, słuchaj, bo w sumie to chciałem tak omówić to i tamto, bo myślę, że powinniśmy taką i taką decyzję podjąć, to drugie mówi, ej, debaty biznesowe to my zostawmy sobie, wiesz, na czwartkowy zarząd. Dobra, okej, okay, super. Ostatni temat właśnie z tej opcji bliskościowej, gdy ludzie mówią, że pracują razem, często słyszę tego typu opinie, matko boska, siedzieć z tym człowiekiem po prostu całą dobę, można zwariować, nie? To tak się nie da. Chwilę odstępu jest potrzebne, żeby właśnie uzyskać taką, no nawet higienę emocjonalną. Nie? Jak to u was działa? Bo jednak dużo razem czasu spędzacie. Tak, to jest duże wyzwanie, natomiast no tutaj znowu, tutaj już trochę wchodzimy tak de facto na temat prywatny, jak zadać o tą prywatną relację. No. Komunikacja. Nie? Czyli wszędzie. Wszędzie komunikacja, od tego się nie ucieknie. Jak ktoś pyta, no dobra, a co jeszcze oprócz komunikacji? Nie uciekaj od co jeszcze. Komunikacja i zmierz się z tym, a nie próbuj jeszcze innych patentów. No tak. To jest tak jak ze schudnięciem, nie? Ktoś pyta, a co oprócz liczenia kalorii? Licz kalorii, a nie cwaniaku i myśl nad jakimiś, wiesz, kombinacjami w stylu, nie wiem, dieta Kwaśniewskiego czy tam jakiegoś innego eksperta. Mhm. Reszta to jest dodatek, gdy tam to już działa. Mm-hmm. Może tak być. Ja się znam, znaczy ja schudłem licząc kalorie, po prostu 43 kg, więc wiem, że działa. Ile to kalorii, te 43 kg? Z tego, co kojarzę, to jest bodajże 7 tysięcy kalorii co 1 kg, więc 7 tysięcy przemnóżmy przez 43.
No, czyli około 3000, tak? Dobrze, nie, 300 tysięcy. Coś koło tego, no, 300, Sporo. 150. Sporo. Taki deficyt trzeba by tworzyć, nie? No i to w jakimś określonym czasie. No Tak, dobra. pewnie też tam 2,5 roku. Natomiast coś jeszcze tutaj krótkiego chciałem powiedzieć. Aha, no to wiem, że masz też dalej na agendzie, ale No jak pasuje teraz, to dawaj. Urlopy samemu. W takim sensie ostatnio nawet na Face'a wrzucałem to, tak. że pojechałem na urlop sam ze sobą. Po prostu pojechałem do Juraty, wynająłem pokoik i przez 3 dni byłem sam ze sobą. I Maja też robi regularnie, też akurat Juratę lubi, bo ogólnie my lubimy na półwyspie tam różne miejscówki, mamy obczajane fajne. I po prostu co jakiś czas, kiedy któraś ze stron po prostu poczuje, że potrzebuje reset od cywilizacji, rzeczywistości, od siebie nawzajem, to nie obrażamy się na siebie, nie wiesz, nie uznajemy tego, że nie wiem, co się właśnie tak w naszym związku, skoro chcemy, wiesz, spędzić czas bez tej drugiej osoby, ponieważ ten czas samemu pozwala potem jeszcze lepiej i bardziej docenić ten czas razem. I złapać świeżą perspektywę, przewietrzyć głowę, jak to mówi bodajże Aleks Barszczewski, on używa takiego zwrotu, przewietrzyć głowę. Mam nadzieję, że nie przypisałem mu nie jego słów. W razie czego sprostujemy, mówi się. Tak jest, aczkolwiek nie przypisałeś mu, wydaje mi się, nic drożnego, więc nawet jeśli, chyba się nie obrazi. Myślę, że docenię, to wiesz, product placement Aleksa. A tak jest. Możemy go nawet podlinkować, jeśli masz taką chęć. Myślę, że to fajny pomysł. Spoko. Słuchaj, mieliśmy zacząć tutaj od czegoś zupełnie innego, ale już poruszyłeś temat wakacji i w zasadzie powiedziałeś, skąd wziął się pomysł. Jakbyś mógł rozwinąć, co one ci dają, oprócz tego, że właśnie masz nową, świeżą perspektywę i wywietrzenie umysłu. Chyba, że to tyle i starczy, idziemy dalej. Wiesz co, no to co warto dodać, to jest to, że to jest tak, myśl zasady, że na przykład, żeby docenić to, że jest dobrze, musisz wiedzieć, jak jest źle. Nie, w takim sensie musisz przeżyć coś w cudzysłowie złego, żeby docenić potem, jak jest dobrze. Tak To samo jak ten tutaj. Dowcip z kozą? To mniej więcej ten klimat? Nie znam dowcipu z kozą. Dowcipu z kozą. To... Long story short, zabawa wygląda na tym, że przychodził Icek do swojego rabina, mówiąc, że strasznie źle mu w domu, bo jest ciasno, nie? Ma żonę i tam 5 dzieci, nie mają miejsca. Rabin mu poradził, żeby kupił sobie kozę i wstawił do środka. Gdy wrzucił za 2 tygodnie, stwierdził, że jest mu jeszcze gorzej, to nie był dobry pomysł, więc rabin mówił, to sprzedaj kozę. I ten wrócił po 2 tygodniach, że jest super, jest tak luźno i fantastycznie, że w życiu się nie spodziewał, że może w tak dobrych warunkach mieszkać. Nie, to trochę o to chodzi. Oczywiście to można odpowiadać dużo ładniej, chodzi mi o przekaz. Tak, w dużej mierze to jest dokładnie to, czyli żeby docenić czas razem, trzeba też docenić, w sensie też przeżyć tą samotność. Zresztą to trochę nawiązuje do tematu naszego wywiadu, tak? Czy do motywu przewodniego tej serii, którą tak nagrywasz. No, więc tak naprawdę tu chodzi o to, żeby przewietrzyć głowę sam ze sobą, tak? Nie musieć nic w takim sensie. I już tak nawet wyciągając takie naprawdę soczyste kąski, jakby to, że wiesz, ktoś za ciebie posprząta w tym tam pensjonacie, czy hotelu, czy nie wiem, czy pokoju do wynajęcia, że możesz przez 2 dni się, wiesz, nie kąpać i mieć wszystko w dupie po prostu. I po prostu kompletnie tak jakby, wiesz, tak jakby człowiek, każdy z nas w pewnym sensie przywdziewa maskę. Tylko my wtedy mamy takie, ale jak to, nie? Ale prawda jest taka, że inaczej zachowujesz się teraz na live'ie, inaczej zachowujesz się na tym nagraniu, inaczej zachowujesz się przed żoną i dziećmi, rodziną, inaczej się zachowujesz sam ze sobą i potrzebujesz też poczuć to, jak to jest być sam ze sobą i na przykład przez 2 dni się kurde nie kąpać i żreć tylko chipsy, bo masz ochotę, nie? I nie sprzątać po sobie, bo chcesz, żeby ktoś inny posprzątał i nie chcesz mieć wyrzutu sumienia, że robi to twoja żona, tylko ktoś, komu zapłaciłeś, wynajmując hotel w pokój w hotelu, nie? Tak, tak. To też jest zdrowe dla mindsetu, żeby to poczuć. I potem wracasz ze świeżą głową do rzeczywistości i patrzysz na świat zupełnie inaczej. Ja pamiętam, że jak na przykład pojechałem na 2 tygodnie do Nowego Jorku, to było, pamiętam, jakiś kwartał przed COVID-em i potem wróciłem, to przez 2 tygodnie w ogóle byłem na takiej energii, na jakiej nigdy wcześniej nie byłem. Chciało mi się bardziej, bo odpocząłem od wszystkiego, co w Polsce. I tu nie chodzi o to, że ja tutaj nie lubię Polski, bo jak myślę, że wiesz, ja uwielbiam Polskę i Polaków. Oczywiście ja nie komunikuję w moich mediach społecznościowych, natomiast nawet jeżeli się kogoś albo coś kocha, to odpoczęcie od tego jakby napełnia cię zupełnie nową energią wobec tej rzeczy, no i wobec ogólnie działania na co dzień. Tak jest. Ja tylko powiem, że jesteśmy teraz w rozgałęzieniu pod tytułem podejście do życia, nie?
i podejście do wszystkiego w zasadzie, nie? A skąd to się wzięło? Bo wczoraj bodajże, czy przedwczoraj, wrzuciłeś na Face'a taki wpis o nastawieniu na wygrywanie. On jest dość długi, nie będę go tutaj całego cytował. Aczkolwiek w opisie filmu wrzucę link. Mam nadzieję, że go za szybko nie wykasujesz. W zasadzie tam na każdym kroku piszesz, że cokolwiek złego ci się przydarzy, to w zasadzie powinieneś się cieszyć, bo na pewno z tego wyniknie coś dobrego. Od razu skojarzyło mi się to z podejściem Joko, który ma taki bardzo fajny, krótki filmik pod tytułem Good, który mówi dokładnie o tym samym, zresztą ten film też podlinkuję. Powiedz mi, skąd ci się to w ogóle wzięło, to żeby po pierwsze pomyśleć w ten sposób, a po drugie, żeby tym podzielić się z innymi? To jest dość niestandardowe podejście, tak mi się wydaje przynajmniej. Myślę, po pierwsze wzięło się z tego, że mam dość, znaczy dość mam spore ambicje biznesowe, to... I w związku z tym muszę szukać rozwiązań, które pozwolą mi ustawić moją ścieżkę na tej trajektorii dojścia do tego celu. Nie? Na zasadzie takiej, jeżeli chcę podnieść 300 kilo na klatę, no to muszę dostosować swój reżim treningowy i swoją dietę do tego, żeby moje mięśnie udźwignęły pewnego dnia 300 kilo na klatę. No i ten pewny dzień pewnie warto byłoby też opisać jakoś sobie w horyzoncie czasowym. Jeszcze raz? Chodzi mi o to, że jeszcze wypadałoby tu dorzucić jakiś horyzont czasowy, tak? No bo załóżmy, jeśli chcesz to samo zrobić za 15 lat, to trochę inaczej musisz ćwiczyć niż za 3. Tak, zgadza się. No to już podajesz, przeszedłeś taką, widzisz, operacyjną stronę, ja na razie mówię taką wizjonerską. No właśnie, no, od razu widać preferencje, nie? Więc pierwszą rzeczą jest to, że skoro mam ambicje podnieść te metaforyczne 300 kilo na klatę w biznesie, no to potrzebuję dostosować swój reżim treningu. No moim treningiem w tym przypadku jest kształtowanie mojego mindsetu, mojego myślenia, bo już dawno się zorientowałem, że wielcy przedsiębiorcy, ich wyróżnikiem nie jest to tak naprawdę, co oni potrafią, typu czy są dobrzy z matmy, albo czy nie wiem, potrafią robić dobry research, tak oczywiście umiejętności się przydają. Natomiast ich największym, najbardziej unikalnym zasobem, który kształtują, jest mindset, tak? Czyli reagowanie na rzeczywistość, na to, że panują nad swoimi emocjami. I to w każdym przypadku. Zarówno zwycięstwa, czyli nie są zachłyśnięci zwycięstwem, cieszą się z niego, natomiast nie tracą, wiesz, nie tracą tego impetu i wyciskają cytrynę. I jakby jeden sukces nie jest dla nich powodem, żeby, wiesz, osiąść na laurach i świętować, tylko skalują na tym biznesie, jednocześnie szlifując błędy, które i tak się pojawiły. Z drugiej strony, w momencie, kiedy dzieje się właśnie w cudzysłowie coś złego, bo ja bym poszedł dalej, to nie jest tak, że dla osób, które odnoszą sukces, one sprawiają, że z czegoś złego wynika coś dobrego. One to coś, co większość ludzi postrzega jako złe, oni już z definicji postrzegają jako dobre. To nie jest tak, że oni muszą konwertować w swojej głowie ze złego na dobre. Może tak inaczej, nie tyle co złe, a ile nieplanowane, może w ten sposób bardziej, nie? No tutaj tak bym wiesz, bym debatował, słownictwo. Bo dobre rzeczy też, czy te pozytywne też potrafią być nieplanowane. Ale powiedzmy niezamówione, o tak, niezamówione. O. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby być tak jak Marek Aureliusz, tutaj idea czy filozofia stoicka się kłania. On żył między innymi według takiej sentencji jak amor fati. I to amor fati to jest taka bardziej podniosła wersja takie good, tego Joko Willinka. W bezpośrednim tłumaczeniu amor fati na polski to jest kochaj los. Bo Marek Aureliusz mówił, czy jakby interpretacja jego słów taka jest, że ludzie się generalnie dzielą na trzy typy ludzi. Pierwszy to jest to, że jak dzieje im się coś w cudzysłowie złego, to mówią ja pierdykam, załamują się. Drugi typ ludzi jest taki, że jak dzieje im się w cudzysłowie coś złego, to mówią, zaciskają zęby i mówią jakoś dam radę, przebrnę przez to. I jest jakiś promil ludzi, którzy niezależnie od tego, co się dzieje, czy dobre, czy w cudzysłowie złe, po prostu każdą rzecz, którą w nich wrzucisz, oni są jak płomień. Coraz bardziej płoną, są coraz więksi. Nie? I ten trzeci mindset jest bardzo trudny do osiągnięcia, bo z logicznego punktu widzenia on nie ma sensu. Nie? Yes. On jest czymś takim, powiedziałbym, duchowym, emocjonalnym, nielogicznym. Natomiast kiedy się nad tym pochylisz i zastanowisz, no to jest to, co wyróżnia ludzi ogromnego sukcesu od tych, którzy albo nie mają żadnego sukcesu, jakkolwiek by go definiowali, bo tu nie mówię tylko o sukcesie biznesowym czy finansowym.
To odróżnia ludzi, którzy właśnie albo nie mają go w ogóle, albo mają go skromnego i właśnie na tym trzecim poziomie są ci, którzy po prostu patrzysz na nich i jeżeli ich celem jest budowanie wielkiej firmy, to mają ogromną firmę. Jeżeli ich celem jest budowanie, wiesz, wspaniałej rodziny, to mają wspaniałą rodzinę, bo cokolwiek się nie wydarza, to nie mówią ja pierdzielę, no nie, moje dziecko to albo moje dziecko tamto, tylko mówią cokolwiek się wydarza, okej, nie wiem, pokłóciłem się z żoną, to jest dla mnie opportunity do tego, żeby być jeszcze lepszym w komunikacji, jeszcze lepiej o nią zadbać, jeszcze lepiej dobrać słowa, jeszcze lepiej, wiesz, nie wiem, zadbać o tą relację zawczasu, nie? Kupić kwiaty częściej niż raz na 4 lata. No podaję już taki trochę, wiesz... Bardzo obrazowy przykład. Obrazowy, no dokładnie, nie? Więc ludzie, którzy osiągają sukces w tym, co sobie wyznaczą jako cel, taki naprawdę monstrualny sukces, to ludzie, którzy żyją sentencją, świadomie lub nieświadomie nią żyją, bo nie każdy świadomie żyje według tej sentencji, amor fati, tak? Bądź jak płomień, cokolwiek w ciebie wrzucą, jak w ten płomień, to fajsz je bardziej. Ciekawa koncepcja. I jak rozumiem, wdrażasz? Wdrażam, czyli wdrożyłem wersję 1.0 i codziennie aktualizuję to oprogramowanie. Okej, super, osko. Powiedz mi w takim razie, czym aktualizujesz to oprogramowanie? Bo jak zaczęliśmy, mówiłem, że lubisz czytać, więc co czytasz, żeby się inspirować? Skąd jeszcze te inspiracje czerpiesz? No najważniejszą inspiracją to jest to, że czytam własne myśli. Przeczytam własne myśli, mam na myśli to, że myślę, że nie ma bardziej potężnego narzędzia rozwojowego niż z jednej strony pokora, żeby przyjrzeć się własnym przekonaniom i własnym czynom i je zakwestionować, i powiedzieć sobie, co mogłem zrobić lepiej, gdzie mogłem zachować się rozważniej, gdzie mogłem zachować się odważniej. Po prostu kwestionować, szukać tych swoich punktów i to jest taki, nazwijmy to auto-coaching, autorefleksja, jest z mojej perspektywy najpotężniejszym narzędziem, które przebija wszystko inne. Drugą rzeczą są mentorzy. Mentorzy, czyli ludzie, którzy osiągnęli w danej materii to, co ty chcesz osiągnąć, bo wtedy oni są takim paliwem rakietowym, który przyspiesza ten auto-coaching, bo tam, gdzie ty nie jesteś w stanie dostrzec własnej ułomności, oni są w stanie w mniej lub bardziej serdeczny sposób ci to wyperswadować. A trzecią rzeczą, która, i to jest celowa hierarchia moja, subiektywna hierarchia skuteczności narzędzi, to są książki, no bo tutaj jeden gość, którego obserwuję, napisał właśnie wczoraj, że czy to nie jest zajebiste, że wiesz, za 50 zł, które kosztuje dobra książka, jesteś w stanie pożyczyć mózg kogoś, kto najprawdopodobniej nie znalazł dla ciebie nawet godziny, bo jest tak zarobiony swoimi projektami. Nie? Także a powiedz mi, kto to mówił? Bartosz Majewski z Kazbega. Okej. No więc czy książek ostatnio czytam więcej, ostatnio mnie naszło na książki, bo przez wiele lat byłem bardziej skupiony na tej autorefleksji i mentorach, natomiast teraz widzę, że jeszcze dodanie tego trzeciego komponentu, czyli książek jeszcze bardziej przyspiesza i teraz nie wiem, czy mnie widać, bo na ekranie ja siebie nie widzę, jest tylko ciebie i naszą planszę. Ty wiesz co, no to ja na chwilkę wstrzymam share ekranu, a ty pokaż, co tam masz dobrego. Tak, tutaj mam tak. Szef to zawód, świetna książka, którą nie dość, że sami czytamy z Mają w ramach zarządu, to jeszcze też fundujemy naszym team liderkom, żeby pomóc im w byciu coraz lepszym szefem po zawód. Kolejna książka, jedna z moich ulubionych, top 5, to jest Esencjalista. To jest książka, która w dużym skrócie jest takim minimalizmem, ale praktycznym, nie? Czyli nie, tak. Nie takim szukaniem minimalizmu na siłę, ale naprawdę odważnym wywaleniu ze swojego życia wszystkiego, co jest... good to have, ale nie jest mustem. Ponadczasowy hit, który nauczył mnie tego, że jeżeli chcesz stworzyć ponadczasowy hit, niezależnie od tego, czy to jest, wiesz, książka, czy to jest firma, czy to jest cokolwiek innego, przypomniało mi, jak dużo osobistej pracy w to można włożyć. Bo ja przez wiele lat miałem takie podejście, że wszystko można wydelegować. Nawet pewną pracę koncepcyjną, pewną pracę nad wizją firmy. A potem skumałem, że nie, że są rzeczy, które tylko ja jestem w stanie spiąć w całość. I tu nie chodzi o to, żeby wszystko robić osobiście, bo tak jak mówiliśmy, moimi najmocniejszymi stronami jest wizjonerstwo i relacje. Natomiast żeby ta książka pomogła mi być jeszcze lepszym wizjonerem, który nie jest wizjonerem w sensie, wiesz, bajkopisarza, który tylko gada o tym, co moglibyśmy zrobić, tylko wizjonerem, który potrafi przełożyć to na rzeczywistość, tą wizję. Książka Buy Then Build. Znam, znam skądś. Tak? Nawet mam z tą samą naklejką. No widzisz, przypadek, hashtag nie sądzę.
Buy and Build, czyli książka, która zainspirowała mnie do myślenia o tym, żeby rozwijać firmę nie tylko własnymi siłami, tylko też poprzez akwizycję i kupowanie nowych książek. Firm. Książka Scaling Up, przez którą jeszcze tutaj jak widać, z którą jeszcze walczę, już jestem bliżej, czekaj, jestem bliżej końca niż, tak, bliżej końca niż początku. Którą, czekaj, widać, bo tu widać. Walczę, bo to już jest taka bardzo operacyjna książka, natomiast układa mi w głowie wiele rzeczy i pokazuje, jak skalować firmę do olbrzymich rozmiarów. I książka Good to Great, z której wyciągnąłem w sumie najważniejszą lekcję, która jest odpowiedzialna za to, że tokersi w ogóle powstali. Mianowicie koncepcja, która mówi, która jest tak prosta, że przez wiele osób może być postrzegana jako banalna, czyli prawdziwy sukces bierze się, jeżeli robisz rzecz, aktywność zawodową, która spełnia trzy kryteria jednocześnie. Tak. Robisz to, co umiesz, do czego masz naturalną predyspozycję, powiedzmy talent, B, to, co lubisz, i C, to na czym można zarobić pieniądze, które odpowiadają twoim ambicjom finansowym. Nie? I przepuszczenie pomysłu na swoją karierę czy na biznes przez to sitko tych trzech perspektyw, ale takie naprawdę bardzo szczere, takie, wiesz, nieoszukiwanie samego siebie, bo często jest tak, że ludzie mówią, no trochę to lubię, ale można na tym tyle kasy zarobić, że bardzo to lubię. No nie, prosty przykład jest z programowaniem, no kompletnie nie ciągnie mnie do branży programistycznej. Jeżeli kiedykolwiek rozważałem wejście tam, to dlatego właśnie, że tam jest teraz taka gorączka złota, ale na pytanie, czy ja mam o tym jakiekolwiek pojęcie, jakiekolwiek zainteresowanie, to jest dwa razy hard no. Więc czyli jedna trzecia jeża tylko jest spełniona. Dokładnie, to koncepcja jeża, fajnie, że to przytoczyłeś. Także takie najważniejsze lekcje z tych książek. Aha, no i tutaj jeszcze jedna książka, Trust Me, I'm Lying. To jest książka, to jest w ogóle podręcznik do tego, żeby zrozumieć... Też Holidaya? Też Holidaya, tak. To są w ogóle jego wyznania medialne, jak on manipulował mediami, kiedy jeszcze manipulował mediami. Dzisiaj już twierdzi, że jest, wiesz, że tak powiem, pobożnym człowiekiem, jeśli chodzi o postępowanie z mediami. Natomiast to jest książka, którą albo można użyć do dobrych, albo do złych celów. Też albo do zakłamywania rzeczywistości w jakimś niecnym celu, albo do promowania. To jest tak jak z dużą liczbą narzędzi, prawda? No tak samo z młotkiem, nożem i wszystkim innym. Dokładnie. Dobrym nożem albo kogoś zabić, albo zrobić dobrą sałatkę, nie? Naprawdę. No albo, wiesz, przygotować również inne dobre jedzenie, nawet takie, które zawiera mięso. Masz rację, bo sałatka to nie, to bez mięsa bez sensu. Też tak myślę. Znowu coś, z czym się... Prawie zgadzamy. Dobra, słuchaj, lecimy dalej, chyba wrócę do tej mapki, bo mówiłeś, że to fajny temat. Dobra, jesteśmy w mapce, skończyliśmy, słuchaj, attitude. To przejdźmy do marki osobistej, czyli coś, co króliczek Wiktor robi dobrze. Ciężko zaprzeczyć, że masz silną markę osobistą. To raczej jest tak zwany fakt oczywisty, albo jak niektórzy lubią mówić, oczywista oczywistość. I teraz proszę Cię, żebyś jakby zatrzymał się na chwilkę nad tej Twojej silnej marce osobistej, bo na niej powstali tokersi, przynajmniej w dużej mierze do momentu, w którym są w tej chwili. Jakbyś mógł poopowiadać w ogóle, skąd wziął się pomysł na to, żeby budować na marce osobistej i jakie widzisz teraz z perspektywy czasu zady i walety takiego rozwiązania? Zady i walety. Doskonałe. Skąd wziął ten pomysł? On wyszedł dość naturalnie, ponieważ ja od samego początku nie miałem za bardzo osobistego zainteresowania ani kompetencji, żeby budować markę firmową. Możliwie jak najszybciej, kiedy już był na to budżet jakikolwiek, zatrudniłem osoby, które dbały o to w naszym imieniu, w moim imieniu. Natomiast od początku intuicyjnie rozumiałem i czułem, co się będzie dobrze klikać. Ale w kontekście, jeżeli ja to osobiście wrzucę. Tak. Nie do końca z czego to wynika, natomiast nauczyłem się, że nie wszystko trzeba w życiu rozumieć, żeby móc z tego korzystać. Skoro tak jest, to po prostu lecimy z tematem. Pod warunkiem, że jest etyczne i legalne, to lecimy z tematem, a tutaj co do tych dwóch kwestii nie ma najmniejszych wątpliwości, że to jest okej. Więc to na początku wyszło tak po prostu. Natomiast w momencie, kiedy zorientowałem się, że właśnie mam do tego smykałkę, że to potrafię robić i że można na tym zarabiać pieniądze, że ta marka osobista faktycznie przekłada się na biznes, zacząłem to robić częściej, intensywniej i z jeszcze większą uwagą. Zacząłem publikować więcej treści, zacząłem zwracać jeszcze większą uwagę na to, jak dobieram słowa, bo zobaczyłem, że dwa posty, które mają za zadanie przekazać to samo, ale napisane innymi słowami, rozpoczęte od innego zdania, z innym wizualem, tak, z innym nie wiem, zdjęciem albo grafiką, potrafią mieć, wiesz, jeden potrafi mieć ogromny zasięg i widoczność, który przekłada się potem na zapytania od klientów, a drugi przejdzie bez echa,
zacząłem dbać o to, żeby wszystkie moje posty były w tej pierwszej grupie. Jasne. Mhm. To oczywiście jest proces, który trzeba cały czas usprawniać, tak? Uczysz, wrzucasz coś, patrzysz, czy działa, czy nie, i potem korygujesz. Natomiast mówię, to wyszło trochę przypadkiem. Natomiast jak tylko się zorientowałem, że spełnię tę koncepcję Jerza, no to zacząłem to mocno skalować. I teraz mały spoiler tego, co będzie później. Czy ja dobrze kumam, że te rzeczy, które właśnie sobie w tym momencie uświadomiłeś, związane z budowaniem tej marki osobistej, z zachowaniem w socialach, co działa, co nie działa, było jakąś tam praprzyczyną powstania agencji? Tak, tak jak sobie teraz o tym myślę, to tak. To zatrzymajmy się na ten moment akurat z tym tematem, wrócimy do niego chwilę później. A jakie dostrzegasz, powiedz mi, minusy tego, że budowałeś Tukersów w oparciu o siebie? Wiesz, to pierwszym minusem jest to, że w momencie, kiedy ja na przykład poszedłem na 3-letni urlop, albo nie wiem, umarł, albo zmienił branżę na stałe, to powstaje duże pytanie, nie czy, ale o ile, czy ile Tukersi by stracili w kontekście biznesowym, w takim sensie, ile mniej osób byśmy przyciągnęli na kursy, o ile wzrosłby koszt pozyskania tego lida, bo trzeba po prostu więcej kasy włożyć, bo personal branding w dużej mierze potrafi przyciągać bardzo tanio, wręcz za darmo współpracowników, klientów. Tak, bo właśnie dobrze, że zaznaczyłeś też współpracowników, bo jak rozumiem, to działa na dwie strony, to znaczy z jednej strony lektorzy, a z drugiej uczniowie, prawda? No bo to jedno i drugie jest dość istotne w Tukersach. Zdecydowanie. Właśnie, że mówimy o branży usługowej, którą wykonują ludzie, także ludzie wtedy ufają ludziom. Nie? Jakby tak. Gdybyśmy sprzedawali produkty, to pewnie ten transfer zaufania do osoby jakby aż tak bardzo się nie przekłada na zaufanie do produktu, no bo osoba może być super, produkt może być do dupy. A jeżeli ktoś swoją usługę, swoją twarzą markuje, no to w pewnym sensie przekładamy na niego zaufanie do tego, że jego pracownicy, współpracownicy będą wykonywać dobrze tą pracę, no bo ma tą reputację do stracenia, jeżeli będzie źle. Mhm, jasne. Natomiast pytanie było o... O to, jakie wady są takiego rozwiązania, tak? Bo o plusach już trochę mówiłeś, to było naturalne, łatwe, rośnie. A teraz jakie są koszty tego rozwiązania? Nie? Jednym powiedziałeś, że trudniej odciąć się od firmy. To zresztą mamy w drugim punkcie. Czy coś jeszcze mamy takiego? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że no jest to koszt czasowy. Nie? W takim sensie to nie jest tak, że ja tam mam pomysł, wrzucam pościga i to trwa 2 minuty, bo każdy post, który widzisz, to jest często między 20 a nawet 60 minut pisania i potem edycji tego posta, zastanawiania się, jaką grafikę do tego, czy zdjęcie dodać, co będzie z jednej strony się dobrze, z czym ludzie będą rezonować, a B, co lubi i nie lubi algorytm Facebooka, na przykładzie Facebooka, no bo to jest takie medium, na którym najmocniej działam. Tak? Przykładowo, jeżeli na przykład, nie wiem, chcę gdzieś zalinkować, no to algorytm Facebooka obcina zasięgi, jeżeli są to linki zewnętrzne. Nie? I wtedy jak zrobić tak, żeby Facebook nie obciął zasięgów, ale żebym wciąż przed jak najwięcej gałek ocznych wyskoczył z tym komunikatem, do nich dotarł i żeby ludzie się przeklikali na tą stronę. Tak, nie? Tak. Po prostu takim operacyjną wskazówką jest to, że wtedy się w opisie nie wrzuca żadnego linka, tylko się wrzuca informację, że w pierwszym komentarzu jest link i wtedy już, że tak powiem, omijamy ten element naszego algorytmu Facebooka. Czyli mamy też jakieś porady w ramach tak, naszej rozmowy. Tak jest. Spoko, super. I przejdźmy od razu sobie, słuchaj, płynnie do tego drugiego elementu, czyli jeśli masz właśnie bazującą kampanię na twojej twarzy, to trudniej zrobić niezależną firmę od siebie. A z jakiegoś powodu chciałbyś to zrobić, tak? I teraz jak zrobić właśnie taką firmę niezależną od ciebie, zarówno pod kątem marketingowym przy tej marce osobistej, jak i właśnie taką zarządczo-merytoryczną, bo teraz jakby od czego wychodzę? Wydaje mi się, sytuacja, która jest teraz, to zarządczo i merytorycznie ta firma od ciebie jest uniezależniona w dużo większym stopniu niż marketingowo. Jakbyś pojechał sobie na pół roku, ale załóżmy zaplanował całą kampanię marketingową z udziałem twojej twarzy, to byłoby dużo mniej, nazwijmy to, strat ewentualnych u Tukersów, niż jakby było odwrotnie, tak? Czyli jakby zaplanował wszystko zarządczo, natomiast olał kompletnie część marketingową. Czy ja dobrze kumam? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Nie jechałem na tak długi urlop, więc nie wiem, ale myślę, że celnie. To szybko zamknięty temat, spoko. Powiedz mi teraz jeszcze jedną rzecz, bo zaczęliśmy o ego, więc 2 punkty wcześniej.
Nawiązałbym do tego ponownie. Właśnie jest coś takiego jak ego, które gra dość chyba wysoką rolę u przedsiębiorców, którzy coś osiągają porządnego. I teraz, jak rozumiem, bazowanie na marketingu osobistym to ego bardzo mocno łechce, nie? No bo to jesteś ty, za tobą stoi cała firma, jak ty coś wrzucisz, to ludzie kupują, jak nie wrzucisz, to nie kupują, jesteś tym, który rozdaje karty. No nie? I teraz powiedz mi, jak takie ego radzi sobie z tym, żeby no, nie być na pierwszym miejscu, żeby to Kersi to nie byli Jodłowski. To jest dobre pytanie, zastanawiałem się nad tym, ale to, co mi się od razu zajawiło, to jest właśnie to, że wracając do tej metafory 300 kilo na klatę. Nie? Czyli jeżeli chcę podnieść te 300 kilo na klatę, to muszę dostosować swoją rutynę działania, swój mindset. Mhm. Jeżeli moje te tak zwane no, z angielskiego insecurities, tam jakieś takie, nie wiem, kompleksy czy właśnie potrzeby ego przykryją potrzeby biznesowe, no to potem nie mogę mieć do nikogo innego pretensji, tylko do siebie, że ten progres nie jest taki szybki, jakby mógł być. Mhm. Więc no, ja się już, nie wiem czy w 100%, ale w dużym procencie się wyleczyłem z przejmowania się na przykład, że jakiś wpis dostaje mało lajków. Czyli to jest trochę ten sam mechanizm, który macie na tych waszych czwartkowych spotkaniach, tak? Sprawy takie osobiste, nazwijmy, są w drugiej kolejności, najważniejsza jest dobro firmy. I cytując Ryśka Bransona, screw it, let's do it, po prostu. Idziemy do przodu. Spoko. Bardzo mnie się... To jest super ważne, co dotknęliśmy, bo mało kto o tym mówi, rzeczy, mało kto się do tego przyznaje, ale byłbym gotowy naprawdę założyć się o spore pieniądze, że prawie każdy, kto coś wrzuca na media społecznościowe, że dostaje na przykład zero lajków i reakcji, to czuje się z tym głupio, trochę się wstydzi, ale siara, nie? Nie zażarło. Nie zażarło, dokładnie. Nie mówię tutaj wyłącznie o osobach, które wiesz, dbają świadomie o personal brand, ale nawet jak ktoś po prostu prywatnego coś wrzuci, nikt nie zareaguje, to się robi ludziom wiesz, przykro i smutno. Natomiast no, w kontekście biznesowym trzeba, nie mówimy o tematach dzisiaj prywatnych, tylko biznesowych, więc będę wypowiadał się na biznesowe, trzeba przepracować w sobie to, że jesteś asetem, jesteś zasobem firmy. Nie się nad sobą użalać, tylko zastanów się, jak sprawić, żeby następnym razem tych lajków było 57, najlepiej 57 tysięcy. Nie dlatego, że potrzebujesz tego dla swojego ego, tylko dlatego, że potrzebujesz tego dla swojego biznesu, a niestety żyjemy w świecie i na rynku, który jest sterowany przy pomocy lajków. Już abstrahując od wiesz, samego poczucia, że inni widzą, że o, to ma dużo lajków, to jest popularne, to algorytmy są w ten sposób tresowane tak naprawdę. Nie dostajesz lajków, mało osób to zobaczy, więc po to je potrzebujesz, a nie po to, żeby ci było miło. Tak jest. A to jest jeszcze ewentualnie przyjemny efekt uboczny. Tylko tyle i aż tyle tak na dobrą sprawę. Natomiast faktycznie kluczem jest myślenie o firmie, a nie o własnym zadowoleniu. Fajnie jak to idzie razem, natomiast jak nie idzie, to nie należy wyrywać włosów z głowy. Dokładnie. Spoko. Zamykamy temat marki osobistej, proszę pana. Przejdźmy troszkę do tego, co to się z tymi tokersami działo, a trochę się działo od momentu ich założenia, nie? No dobra, ja sobie pochowam to wszystko. Spójrz sobie teraz, kiedy w ogóle założyłeś tokersów? Ile już lat funkcjonuje? W styczniu teraz będzie, będą ósme te urodziny. Ósme urodziny. To spójrz sobie wstecz na te 8 lat i powiedz, jakby, co było najważniejsze w całej tej zabawie? Jedna rzecz. Wytrwałość w tej zabawie. Wytrwałość w zabawie. No niestety, wytrwałość i konsekwencja to są straszne dwa słowa, prawda? Nudne i takie zbyt banalne, żeby w nie uwierzyć. Takie na zasadzie, o dzięki za dobrą radę, Jodłowski, nie? Muszę być wytrwały w swoim biznesie. Tak, tak. Znaczy, to jest trochę, kiedyś Kuba Bazelak opowiadał o dwóch najgorszych słowach, bardzo znielubianych w branży budowlanej. To są słowa na K i H. Ciekawe, czy się domyślasz jakie? Pewnie inne niż w pierwszej chwili pomyślałem. Dokładnie, kosztorys i harmonogram. No nikt tego nie lubi, prawda? Bo to wiąże się z bardzo dużą ilością przygotowań, precyzji. No już nie bardzo można pływać na tym etapie, prawda? Dobra, słuchaj. Tokersi zaczęli się tak jak trochę Dzień Świra, prawda? I am, you are, w knajpie z ołówkiem, z tego co mówiłeś, nie? Dokładnie to tak, to w kawiarni Costa Coffee w Londynie, w Anglii. Co jest dla mnie też fenomenem, że uczyłeś angielskiego w Anglii, no nie? Ale to pewnie jest opowieść na troszkę inną, na troszkę inne spotkanie, bo bardziej fantastyczna niż teraz biznesowa. Słuchaj,
Parę rzeczy się zmieniało w międzyczasie. Czy jesteś w stanie nam opowiedzieć o tym, co się zmieniało i dlaczego się zmieniało i w ogóle czy warto zmieniać, czy przepraszam, piwotować, bo to teraz jest modniejsze słowo. Myślę, że piwotowanie jest kluczowym aspekcie w tej wytrwałości, o której mówiliśmy, ponieważ żaden pomysł, który masz na początku, nie przetrwa próby czasu. Jak powiedział Mike Tyson, każdy ma plan, dopóki nie dostanie w pysk. I tutaj jest tak samo, z tym, że tutaj twoim przeciwnikiem nie jest gościu, wiesz, w rękawicach bokserskich, tylko rynek. A rynek ma gdzieś, co ty myślisz, że masz fajny pomysł. Rynek chce czegoś, nie do końca wie, czego chce, dopóki mu tego nie dasz. Twoim zadaniem jest dowiedzieć się od tego rynku, za co jest gotowy płacić. Natomiast piwoty, które u nas były, wynikały z bardzo prozaicznych, takich codziennych problemów, natomiast my nie zdawaliśmy sobie z nich sprawy, dopóki one się nie nawarstwiły, nie skumulowały do wartości, która zaczęła być niepokojąca lub nawet przerażająca, w zależności od tego, o którym piwocie mówimy. Pierwszym piwotem, bo zaczęło się od tego, że po prostu ja uczyłem angielskiego w formie korepetycji 1:1, kiedy mi się wypełnił grafik po brzegi, zacząłem zatrudniać pierwszych lektorów. Czyli naturalny wzrost, organiczny nazwijmy to. Tak, w 100% organiczny. I pierwszy problem z modelem biznesowym był taki, że my od początku wtedy działaliśmy tak, że po prostu wystawialiśmy jedną fakturę, w sensie na jeden miesiąc do przodu. Czyli tam wtedy mieliśmy stawkę 80 zł za godzinę i po prostu co miesiąc do klienta trafiała faktura 320 zł. On ją opłacał bądź nie, no jeżeli nie, no to uznawaliśmy to, że zrezygnował z kontynuacji kursu. Nie było żadnego regulaminu, żadnej umowy, żadnej tak nawet ciągłości czy przewidywalności biznesu. Nie? Prowadziliśmy de facto lekcje w pakietach czterogodzinnych, nie do końca będąc świadomymi tego, że to jest. No i w momencie, w którym to było mniej więcej chyba po 2 latach działalności, jeśli dobrze pamiętam tą oś czasu, mieliśmy pierwszy taki naprawdę duży boom na nasze usługi, to wtedy już w biznesie też była Maja, która wtedy stała się moją już wspólniczką i weszła w rolę takiej COO, takiej dyrektor operacyjnej. I na ten, wtedy jeszcze też de facto szefowej sprzedaży i szefowej obsługi klienta w jednym. Tak jest. I podsumowała, to był bodajże, to był październik. Październik to jest taki jeden z najlepszych miesięcy w roku, no bo ludzie wracają z wakacji i są zaprogramowani, że wtedy się znowu rozpoczyna rok akademicki i szkolny i mimo tego, że my uczymy dorosłych, którzy już są dawno często po studiach, no to jednak to przyzwyczajenie pozostaje. Tak jest, tak jest. No i oczywiście postanowienie. Postanowienia noworoczne to w styczniu. Ale nie, powiem... postanowienia takie, że teraz jak już w końcu przyszedł ten nowy rok akademicki, to ja się w końcu wezmę i zrobię. Dokładnie. Takie małe postanowienia noworoczne jeszcze przed nowym rokiem, można by powiedzieć. Noworoczno-akademickie. O, to. Natomiast pamiętam, że wtedy Maja powiedziała, słuchaj, w jednym miesiącu pozyskaliśmy nowych 50 klientów. Nie mówię tutaj o 50 zadaniach, tylko o 50 osobach, które powiedziały tak, są waszym klientem i zapłaciły tą pierwszą fakturę. No i o całe zajarane. Nie? Po 2 latach działalności w jednym miesiącu 50 nowych klientów, no to jest petarda. Tak, że my nie sprzedaliśmy czegoś za, wiesz, za 5 zł. To nie jest 50 klientów na 5-zł produkt, tylko produkt za 320 zł miesięcznie wtedy. No i zajarane. O, matko boska. To był... Ten dobry news, a ten słabszy news, wtedy jeszcze nie żyłem tym przekonaniem amor fati, ten wtedy słabszy news, to było, no i 30 osób nie przedłużyło. Ja pierdolę, nie? Fajnie, że zdobyliśmy 50 klientów, ale jeżeli straciliśmy ich 30, to coś tu jest nieszczelne. To będziemy, wiesz, wiosłować i większość tej wody będzie nam, wiesz, przeciekać. Uciekać, tak. Dokładnie. No więc zaczęliśmy się zastanawiać, no dobrze, jak to uszczelnić. I z tego wyszedł pierwszy pivot. I ten pierwszy pivot był banalny. Bałem się go okrutnie wtedy. To zróbmy tak, że te wszystkie zasady, które dotychczas, że tak powiem tak, miękko komunikowaliśmy, jako tam, wiesz, checklistę na mailu, zasady współpracy z klientami, spiszmy do umowy i będziemy im wysyłać skany, oni będą podpisywać i nam odsyłać. Mhm. I to już ich jakoś tam zobowiąże emocjonalnie, że są w pewnym procesie i mają jakiś krótki, bo krótki, ale okres powiedzenia to już nie będzie takie napstryknięcie, że po prostu nie płacę kolejnej faktury, no to nie chodzę dalej. Tak. Ja pamiętam, że się strasznie bałem, już nie będę się tam wgłębiał w to dlaczego, bo tutaj znowu odsyłam do tego, że jak chcesz mieć sukces, pracujesz nad własną głową. Natomiast kiedy w końcu się na to szarpnęliśmy, to już teraz nie pamiętam dokładnych statystyk, natomiast pamiętam, że ten biznes się uspokoił. Nagle, kiedy przechodziło 50 nowych klientów, to ubywało powiedzmy 5-10. Nie, no wiadomo, zawsze część klientów... Zawsze trochę ucieka, wiadomo. No ale jakby idąc do sedna tego pivotu, nie było tak strasznie, jak się spodziewałeś. Czyli znowu lęki, które miałeś gdzieś w głowie, no
nieuzasadnione były faktyczną sytuacją. Dokładnie, dokładnie. To po prostu naprawdę. Więc to był pierwszy kluczowy pivot. Drugi kluczowy pivot był w sytuacji, kiedy poszliśmy krok dalej i wprowadziliśmy tam pakiety, że jest przynajmniej 3 miesiące współpracy, przynajmniej 6 miesięcy, przynajmniej 9, przynajmniej 12 i tam zamiast dłuższe zobowiązanie był rabat, było premiowanie za lojalność. Natomiast to, co się okazało w ogóle kolejnym już takim naprawdę masowym game changerem w naszym przypadku, to jest to, kiedy wprowadziliśmy tak, zrobiliśmy szereg zmian i to w jednym czasie. O, proszę. Po pierwsze, zrobiliśmy tak, że zamiast mieć sztywne pakiety na zasadzie na przykład 3, 6, 9, 12 miesięcy, które wypływają z błędnego przekonania w naszym mniemaniu. Co mam na myśli? Bo to jest, przytoczę sytuację z dobrym lekarzem. Kiedy idziesz do dobrego lekarza, to on cię nie pyta, to ile by pan chciał pigułek, żebym panu przepisał, tylko mówi, że dzień dobry, boli mnie jakaś część ciała, tak? I teraz bada. Liczysz na to, że dobry lekarz cię zbada, dopyta, wiesz, ostuka, osłucha i potem wyda swoją rekomendację, no bo jest lekarzem, jest fachowcem, któremu ufasz. Tak. Zaplanuje jakieś leczenie. Dokładnie. I dopasuje je do twojej indywidualnej sytuacji. I do grupy krwi. I teraz my wyszliśmy, czy wtedy wyszliśmy z tego samego założenia, konstruując ten pivot w Tokersach, że przecież nasz klient jest trochę jak pacjent. On wie, że ma problem pod tytułem bariera mówienia po angielsku, ale on nie wie, jak go rozwiązać. Więc czemu my pytamy, jaką on chce dawkę? On nie wie, jakiej on potrzebuje dawki leku. Tak? Więc wyszliśmy z założenia, ok, to my wprowadziliśmy tak, kartę celu, czyli na lekcji zapoznawczej, która jest niezobowiązująca, bardzo ważne. Na niezobowiązującej lekcji zapoznawczej badamy aktualny poziom oraz pytamy o ambicje językowe tego kursanta, tego klienta i na tej podstawie mamy prosty, sprawdzony system wyliczania tego, ile mniej więcej godzin potrzebujesz, żeby osiągnąć ten cel. Okay. Więc to już nie jest rozmowa na zasadzie mało godzin, dużo godzin, tylko jeżeli na przykład chcesz jeden poziom do góry pójść, tak na zasadzie B1 na B2, to wiemy, że to jest w naszej metodzie około 60 godzin z lektorem. Więc wtedy to nie jest proponowanie, to ile by pan chciał godzin, tylko nasza oferta to 60, może pan wziąć nawet jedną godzinę, tylko wtedy nie gwarantujemy rezultatu. Jasne, jasne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wcześniej mieliśmy takie przekonanie, że dobry towar sam schodzi z półki. I do pewnego stopnia tak jest, ale żyjemy w warunkach wolnej gospodarki i konkurencji, co oznacza, że no, może i schodzi, ale schodziłby dużo lepiej, gdyby rozmową z klientem zajmował się ktoś, kto ma mentalność sprzedawcy, a nie ktoś, kto ma mentalność podawacza towaru, jak to nazywa mój kolega. Ekspedientki po prostu. Dokładnie. Mhm. My wcześniej mieliśmy osoby o mentalności ekspedientki, czy też pani z dziekanatu. I bardzo ważne, to jeszcze gorzej. Ważne, żeby to wybrzmiało. Z tymi mindsetami nic nie jest źle, czy nie tak, tylko one na to stanowisko się nie nadają. Mhm. Osoba, która rozmawia z klientem o współpracy, o warunkach, o cenach, o długości, to być osoba, która we krwi ma przekonywanie, komunikację, zbijanie argumentów, jak ktoś mówi... Znowu komunikację, tak. Jak ktoś mówi, to jest drogo, to druga strona nie mówi, no, to jest drogo, no, ale wie pan, jest jak jest, tylko mówi, a dlaczego? A co musiałoby się wydarzyć, żeby ta cena dla pana była atrakcyjna? I tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc wprowadziliśmy po raz pierwszy osobę o takiej mentalności w kontakcie z klientami. A do tego jeszcze skonstruowaliśmy cennik, który odpowiada na potrzeby klientów, no bo potrzeba jest taka, że nikt nigdy nie powiedział, ja chcę drożej. Tak. Więc poszliśmy tym tropem i zrobiliśmy cennik, który za konkretne akcje ze strony klienta premiuje go w postaci rabatów, czyli jak weźmiesz więcej niż mniej, to masz niższą cenę. Jak zapłacisz z góry versus co miesiąc, to masz znowu taniej. Jak weźmiesz w happy hours, czyli w godzinach niepopularnych wśród naszych klientów dotychczasowych, to znowu cię premiujemy niższą ceną per unit, per jednostka lekcyjna. I kombinacja tych już bodajże trzech rzeczy, jak podsumowałem, sprawiła, że my w ciągu jednego roku na tej samej ilości klientów, którzy przychodzili do nas i bez zmiany budżetu marketingowego, który wtedy wynosił z tego, co pamiętam, 0 zł, bo zupełnie organicznie wszystko publikowaliśmy i własnym sum tam robiliśmy, sprzedaż wzrosła nam o 450%. No to jest jakiś wynik. No jakiś jest, zwłaszcza, że też nie były takie mikrowyniki te wyjściowe, bo pamiętam, że to był marzec 2017 do marca 2018 i wtedy w 2017, w tym jednym miesiącu mieliśmy sprzedaż na poziomie 40 kilku tysięcy złotych, a ten rok później mieliśmy, pamiętam, dokładnie 222 tysiące złotych w jednym miesiącu. To elegancko. No więc z naszej perspektywy wtedy to było, wiesz, rzeczywistość miała inny kolor i miała kolor dolara, znaczy złotówki, ale wiesz, o co chodzi. Ale wiem, o co chodzi.
No tak, natomiast to i tak, jak mówi Michał Sadowski, są pinaccy przy sprzedawcach kapusty kiszonej. Zgadza się, zgadza się. No dobra. Musiałem wtrącić, bo to pozdrawiam zawsze. Michała, sprzedawców kapusty kiszonej. Jakiś pivot jeszcze, o którym warto wspomnieć, czy idziemy dalej? Mógłbym długo opowiadać, ale żeby nie znowu się tego monolog pivotowy, to proponuję pójść dalej. Znaczy już wiemy, o co chodzi z pivotami, tak? Wiemy, że bez nich ciężko jest na sztywno iść do przodu. Wiem, że tego typu rozwiązania są mocno premiowane z kolei w projektach, które finansowane są z jakichś środków publicznych, mumijnych i tak dalej. Miałem ciekawą klientkę, która przygotowała taki, nazwijmy to, lokal leczniczy. I wiem, że w momencie, gdy skończyła te wszystkie przejścia związane z załatwianiem papierów mumijnych, już się okazało, że urządzenia, które wpisała we wniosku, już przestały być aktualne. Ona i tak musiała je kupić, mimo że było to bez sensu, prawda? No bo były we wniosku. No, urzędnicy i w ogóle tego typu reakcje źle działają w obliczu zmiany, no po prostu, prawda? Tej zmiany nie powinno być zbyt często. Zresztą przekonaliśmy się o tym choćby w zeszłym roku, gdy zmiany na świecie były dość duże, urzędnicy dostosowywali się do nich najdłużej. To prawda. No i w ich wyliczeniach nie było w prognozach recesji. No i to, a jednak mimo wszystko, no. To niedobrze, to niedobrze. Słuchaj, w pewnym momencie naszej rozmowy mówiliśmy o tych twoich naturalnych umiejętnościach związanych z budowaniem marki osobistej, potem poznałeś algorytmy socialowe, no i wbudowałeś je w jakiś sposób w agencję marketingową. Jednym z pivotów, o których nie mówiłeś, był moment, w którym postanowiłeś przynajmniej na chwilę zostawić agencję, zostawić Tokersów, jak rozumiem, całkowicie pod wodzą Mai. I oddać się nowemu pomysłowi związanemu z budowaniem agencji marketingowej, który to zresztą pomysł był całkiem fajnie przemyślany. Natomiast w pewnym momencie, tu jak wiesz, trochę zmieniłem, coś się stało, że wyszło inaczej, prawda? Jakbyś mógł nawiązać trochę do tej historii, nie? Skąd się wziął w ogóle koncept budowania agencji marketingowej i dobra, na razie o tym. Znaczy, wziął się właśnie po pierwsze z tego, że miałem wtedy przekonanie, że znam się na marketingu. Dzisiaj już wiem, że ja się znam na personal brandingu i występowaniu przed kamerą, a nie na strategii marketingowej dla firm. Natomiast dopóki się nie zderzymy z rzeczywistością, tak jak mówiliśmy o Michael Dysonie, każdy ma plan, dopóki nie dostanie w pysk. Więc widocznie potrzebowałem tego doświadczenia, żeby tak powiem, się obudzić z pewnego przekonania i zaktualizować swoje przekonania. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że tak jak, nie wiem czy każdy, ale na pewno ja jako wizjoner, tak mam, że wiesz, ja codziennie mam nowy pomysł na wszystko. Ja jestem takim trochę ćpunem wizyjnym. Oglądanie wszelkich materiałów, inspiracji biznesowych, jak ludzie robią biznes na świecie, to jest dla mnie po prostu na guilty pleasure. Nie? Jedni jedzą czekoladę, ja oglądam takie rzeczy, czytam takie rzeczy. Znaczy czekoladę też jem, ale wiesz co mam na myśli. I myślę, że wtedy to było takim efektem jeszcze zbierania doświadczenia. Dzisiaj mogę powiedzieć jasno, że wiem, że prawdziwy, dynamiczny progres bierze się z koncentracji. Koncentracji nie tylko z wytrwałości, ale właśnie z koncentracji na najlepiej jednej rzeczy. Bo jeżeli 100% uwagi włożysz w jedną rzecz, to ona idzie najszybciej. A jeżeli zaczniesz rozcięciać trochę tu, trochę tu, trochę tu, to może i są ludzie na świecie, którzy potrafią efektywnie prowadzić 7 projektów naraz. Ja nie jestem jedną z tych osób i z tego, co widzę, to jest tych osób bardzo mało. Jasne. Więc próbowałem tych doświadczeń, natomiast to też nauczyłem się z tego doświadczenia, to sprawdziłem w akcji bardzo mierzalnie i zaraz udowodnię, dlaczego to było mierzalne, potęgę marki osobistej, ponieważ ja byłem w stanie przekuć to zaufanie, które wytworzyłem wtedy już przez jakieś 5-6 lat budowania marki osobistej w ekosystemie Tokersowym, na zaufanie też dla agencji, która wiesz, powstała wtedy dzień wcześniej. Dzień wcześniej niż zacząłem o tym mówić. I tam w ciągu kwartału pozyskałem 4 klientów na opcje na abonamenty, jeżeli chodzi o obsługę wizerunkową, na 10 tysięcy złotych. To ludzie, którzy zaczynają w branży marketingowej na przychód taki stały w wysokości 10 tysięcy złotych, no to pracują często kilka kwartałów, jak nie lat. Tak. A ja to załatwiłem dosłownie 2-3 postami na Facebooku. Z tego wyniknęło 5-6 rozmów. No i z tych rozmów były 4 rozmowy udane z podpisaną umową i pieniędzmi na koncie.
i można było zacząć działać, i można było rozkręcać tą małą agencyjkę. Więc wtedy też, mówię, w sposób mierzalny sam sobie udowodniłem, trochę sam siebie zaskoczyłem, że cholera, ten personal branding i te lajki na fejsie faktycznie się przekładają na kasę. Czyli jednak lajkami można napalić w piecu. Można, można, tylko trzeba umiejętnie nimi nawigować. Mhm. Potem przeszedł zimny prysznic w postaci właśnie tego, że wspólnik, którego dobrałem bardzo świadomie, on miał kompetencje właśnie zarządcze, natomiast no ja jako ten, który miał być odpowiedzialny za, wiesz, za tą kreatywną stronę, tak powiem, każdego dnia sobie zdawałem sprawę, że ja się znam na personal brandingu. Wszyscy ci klienci nie chcą raczej personal brandingu, tylko budowanie marki swojej firmy, a ja za bardzo się na tym nie znam. Okay. No więc trzeba było, że tak powiem, przyjąć to na klatę, przyjąć tego konsekwencje. W ciągu kwartału zawinęła się ta agencja, natomiast jeszcze jednym powodem, dla którego się zawinęła ta agencja, jest to, że ja wtedy bardzo szybko zrozumiałem, że właśnie to tracę na prędkości realizacji swoich celów przez rozcieńczenie swojej koncentracji na dwa mocno angażujące projekty. Bo to nie było tak, że ja zupełnie zniknąłem z Tokersów. Moją intencją było operacyjnie się wycofać z Tokersów, natomiast ja cały czas tą jedną nogą byłem. Jasne. Ale zacząłem po prostu widzieć, że inni Tokersi wytracają pewien impet i tak naprawdę z tą agencją będzie dużo większy projekt, niż się spodziewałem, a w efekcie żadna z tych firm nie będzie szła tak dynamicznie do przodu, jakby mogła. No także trzeba było wypić piwo, które się naważyło i dopiero, tak jak powiedzieliśmy przed startem dzisiejszej nagrywki, dopiero wczoraj, czyli po jakichś 2 latach, formalnie zamknąłem tą spółkę. Mm-hmm. Także mieliśmy wielką celebrację z tym, że już nie jestem właścicielem agencji marketingowej. Formalnie. Super. No dobra, to od razu widzisz, powiedziałeś o tym, po czym poznałeś, że koniec jest bliski i należy się do niego no przyznać przed sobą przede wszystkim i pójść dalej, bo nie ma co ciągnąć trupa, tak nazwijmy to po imieniu, nie? Słuchaj, i teraz tak, wróciłeś do Tokersów, tak jak mówisz, może nie do końca wróciłeś, bo nie do końca ich zostawiłeś. Mhm. Natomiast tu trochę odpowiedziałeś już na moje pytanie, nie? Bo ja tak chciałem cię podpytać, jak to jest, że koniec agencji nie oznaczał do końca konieczności powrotu do Tokersów, tylko że z drugiej strony ty ich nie zostawiłeś, więc w sumie to pytanie jest trochę nieaktualne. Powiedz mi w takim razie inną rzecz związaną z planem na Tokersów. Czy zostawiając poniekąd Tokersów pod opieką Mai w momencie, gdy rozkręcałeś agencję, miałeś jakiś pomysł na nich, żeby oni, ci Tokersi, zostali sami i sami się rozwijali, a gdy zostawiłeś tę agencję, czy coś w tym zmieniłeś? W momencie, kiedy wychodziłem, tak cudzysłowie wychodziłem z Tokersów na rzecz agencji, no to akceptowałem to, że będą się pewnie wolniej rozwijać, ale zrobiłem takie założenie, że mieliśmy już wtedy w Tokersach taką skalę, że siłą pędu ta firma będzie się organicznie rozrastać. Na zasadzie dzięki rekomendacjom zadowolonych klientów, no, których już dawno ja osobiście nie obsługiwałem, bo już wtedy nie prowadziłem żadnych lekcji. 100% lekcji było prowadzone przez lektorów, których zatrudnialiśmy i to już był rząd wielkości rzędu 20-30 osób w zespole lektorskim. Zrobiłem to właśnie założenie, że najprawdopodobniej to będzie, ja będę to obserwował, natomiast spodziewam się, że tempo rozwoju opadnie, natomiast ono wciąż będzie. Mhm. A ja w tym po prostu przeniosę energię na tą agencję. Natomiast w momencie, kiedy wróciłem, no to zobaczyłem, że to tempo faktycznie spadło i że ono mnie nie satysfakcjonuje. Mm-hmm. Plus wróciłem ze świeżą energią, bo to jest podobnie tak, jak mówiliśmy o tym, wiesz, wyjazd do Juraty samemu, żeby trochę odpocząć od rzeczywistości i od partnerki i życiowej, i biznesowej, i wracasz ze świeżą głową, tak samo było tutaj, nie? Mm-hmm. Ja wróciłem ze świeżymi przemyśleniami, one co prawda jeszcze potem kiełkowały z rok czy dwa i dopiero jakieś pół roku temu tak już się w pełni, wiesz, zintegrowały, że tak, to okresie to jest to, czym chcę się zajmować i to, co chcę naprawdę bardzo mocno wyskalować. No i od tamtego czasu w połączeniu jeszcze z ideą Extreme Ownership, tutaj inspirowany Jocko Willinkiem, o którym mówiliśmy, no to sprawia, że Tokersi zaczęli zapierniczać jak jeszcze nigdy wcześniej, jeżeli chodzi o tempo rozwoju. Mamy ambitne plany, żeby w przyszłym roku podwoić firmę. Więc widzisz, jak płynnie przeszliśmy do tego, żeby oni byli wielcy, ci Tokersi? No widzisz. I odpowiadasz od razu na pytanie, które zadać chciałem. Mhm. No chyba nie zawsze chciałeś, żeby to była great company, nie? Znaczy, wiesz, to jest tak, co do Tokersów, to tak, bywało różnie. Dzisiaj jest pełna klarowność, że tak. Mhm. Natomiast ja od zawsze wiedziałem, to chyba wynikało z wychowania, mimo że żadne z moich rodziców nie jest ani nie było przedsiębiorcami i nawet nie miało żadnych takich, że tak powiem, tendencji przedsiębiorczych,
bo moja mama jest wykształcenia inżynierką, inżynierem, która pracuje w urzędzie, a mój tata był, no bo jest świętej pamięci, był kapitanem żeglugi wielkiej, więc był marynarzem. Żadne z nich nie miało tak powiem, ciągot biznesowych, przedsiębiorczych. Natomiast od zawsze byłem wychowywany w takim przekonaniu, że jak będę duży, to będę robił coś wielkiego i coś ważnego. Nigdy to nie było sprecyzowane. Moi rodzice nie mieli na mnie jakby jasnego pomysłu, tak jak często jest tak, że nie wiem, wiesz, jak jest rodzina, w której jest prawnik, ojciec na przykład, no to ty, synu, ty, córko, będziesz świetnym prawnikiem, prawniczką, nie? Nigdy nie było takiego parcia, że nie wiem, mam być, wiesz, wielkim marynarzem albo mam być świetnym inżynierem budowy, no bo moja mama jest po budownictwie lądowym. Ale było takie nawet nie, że oczekiwanie, tylko taka zachęta, takie na zasadzie, synu, warto być kimś wielkim, zrobić coś naprawdę zajebistego. Więc to jest coś, co jest tak głęboko we mnie zasiane i zaprogramowane, że pewnie z tego wynika to, że ja cały czas szukam sposobów, żeby ulepszyć samego siebie, bo wiem, że im ja jestem lepszy, w cudzysłowie lepszym człowiekiem, tym lepsza jest moja firma, bo firma jest manifestacją tego, jaki jest jej szef i założyciel. Czyli jesteś to po prostu skazany na sukces i nie możesz nic z tym zrobić. Tak, bo sam się skazałem. Znaczy inaczej, najpierw rodzice mi grali ten software, a dzisiaj ja go... Rodzice ci kazali, tak? Tak, mama mi kazała, przepraszam, mama mi kazała. I teraz pilnuję. Dokładnie tak. Wspaniale. Można by wiedzieć. No pozdrawiam moją mamę z tego miejsca. No dobra, to już wiemy, że nie ma wyjścia, po prostu to Kersi są skazani na sukces, a ty razem z nimi albo w odwrotnej kolejności. Słuchaj, do rzeczy. Jest mnóstwo szkół, które uczą języków obcych. Z tego co wiem, to Kersi nie dość, że uczą jednego języka obcego, to jeszcze w ogóle nie uczą dzieci. W ogóle tak mocno ograniczyli sobie rynek, że to nie ma szans zadziałać, a mimo wszystko działa. Jak to jest, powiedz, co wy takiego u siebie macie, że to no właśnie jest skazane na sukces, że twierdzisz, że jesteście najlepsi i wierzysz w to, że rajd na bramkę, wiesz, wysoką będzie trwał jeszcze bardzo długo, po prostu jakie macie wyróżniki zajebistości? Spisuję je, już mam 3, jak mówiłeś. Szybko piszesz. Widzisz, no tak, szybko i niewyraźnie. Pozdrawiam moją panią z polskiego, która kiedyś kazała mi prowadzić osobny zeszyt w trakcie lekcji, a potem w domu przepisywać wolno i wyraźnie. No to nawet ona nie była w stanie rozczytać. Bardzo ciekawy koncept. Ile razy to zrobiłeś, to przepisanie? Wiesz co, po jakichś 2 tygodniach się poddała. Ale i tak pani Stella, bo tak nazywała się, miała bardzo oryginalne imię. Do dzisiaj nie spotkałem nikogo innego o tym imieniu. Pani Stella to była jedna z moich najlepszych nauczycielek w ogóle w życiu. Top 3, bez wątpliwości. To dobra, co tam wynotowałeś, drogi kolego? Więc pierwsza rzecz, która mocno nas wyróżnia, to jest to, że mamy metodę nauczania nastawioną na przełamanie bariery mówienia. Co to znaczy? To znaczy, że my w pierwszej kolejności pracujemy na tym aspekcie psychologicznym danego kursanta, a dopiero potem zagłębiamy się w merytorykę. O co chodzi? Chodzi o to, że nasza obserwacja i hipoteza biznesowa jest taka. Większość dorosłych Polaków, którzy są w naszym targecie, czyli to są osoby, które są przeważnie w wieku między 20 a 35 lat, nawet 40, które pracują lub planują pracować w zawodach umysłowych, raczej w większych miastach, ale nie tylko. Te osoby znają angielski, ale nie mają odwagi go używać. Mają tą psychologiczną barierę, wstydzą się, mają szereg kompleksów i przekonań, i tych tak zwanych insecurities, no czyli tak powiedzmy w wolnym tłumaczeniu takich kompleksów, które sprawiają, że na przykład w pisaniu są nieźli, w czytaniu na przykład nie wiem, dokumentacji czy maili są naprawdę dobrzy, natomiast kiedy mają, nie wiem, kola z klientem, czy rozmowę z klientem, czy nawet, wiesz, jakiś kurtuazyjny small talk w restauracji w Anglii, w Stanach albo nawet w Hiszpanii, to na pytanie, wiesz, how are you? Są zamrożeni, nie wiedzą, co powiedzieć, nie? I zastanawiają się, jakiego czasu użyć, czy tam past simple będzie, czy present perfect, czy będzie did, czy had done, czy have done. I to blokuje. I to blokuje i to jest to, w czym my się specjalizujemy. Tak? Od pierwszej lekcji mówimy po angielsku, od pierwszej lekcji zanurzamy cię w języku, od pierwszej lekcji tworzymy atmosferę, w której ty masz odwagę powiedzieć tak, jak umiesz. Nawet jak to będzie błąd, nawet jak się potkniesz, nawet jak to będzie koślawym angielskim, ale będzie po angielsku, to dla nas to jest OK. My cię dopingujemy, my cię wspieramy
my ci podpowiadamy, jak to zrobić jeszcze lepiej, natomiast my cię nie oceniamy, my na ciebie krzywo nie patrzymy, my na ciebie, wiesz, nie śmiejemy się z ciebie i co najważniejsze, przez to, że formuła jest jeden na jeden, to są zajęcia indywidualne, a nie grupowe, to też jest wyróżnikiem, zaraz powiem dlaczego wyróżnikiem, to jest to, że ty masz tą intymność, że nikt inny nie obserwuje, nie przejmujesz się, że ktoś inny z grupy na ciebie krzywo spojrzy, wyśmieje cię, albo że będzie ci głupie, że ktoś robi szybszy progres niż ty, bo jesteś tylko ty i twój nauczyciel. Ty masz 100% uwagi na nauczycielu, nauczyciel ma 100% uwagi na tobie. I teraz dlaczego to jest unikalne? Dlatego to jest unikalne, że ten segment jest zdominowany przez niezrzeszonych indywidualnych korepetytorów, którzy pracują w formie freelancerskiej. Jest super niewiele szkół, a już nie znam żadnej dużej szkoły, która miałaby wyłącznie lekcje 1 na 1, no my mamy jeszcze 1 na 2, ale nie mamy żadnych lekcji grupowych. Jasne. I większość osób z branży, z którymi rozmawiam, łapie się za głowę, jak słyszą, że ten model biznesowy nam się spina finansowo, że my nie potrzebujemy robić lekcji grupowych, żeby ten biznes rósł i się opłacał. Więc ta metoda przełamania bariery i lekcje 1 na 1, no plus to, że masz wielu lektorów, więc masz też tą ciągłość usługi, nie? Bo jak tak, to prawda. Któryś zachoruje, to ciebie to niespecjalnie boli, rozumiem, jako klienta. Tak, dokładnie. Drugą kwestią, która widzę, że nas wyróżnia, jest tak banalna, że aż głupio mi o niej mówić, natomiast widzę, że to jest nagminny błąd i mikrobiznesów, i średnich, czasami nawet dużych, ale im większy biznes, tym rzadziej jest to spotykany problem. To jest to, że ludzie ani nie panują nad finansami firmy, ani nie panują nad procedurami. Często nie mają czegoś takiego jak procedury, a nawet jak mają, to one są dorozumiane, a nie spisane. Jak? Jasne. Wszystko, co jest powtarzalnym case'em, powtarzalną sytuacją, powtarzalnym problemem, ma swoją checklistę, ma swoją odpowiedź w instrukcji obsługi. I to sprawia, że jesteśmy w stanie skalować firmę w pewien spójny, powtarzalny sposób, bo firma na koniec dnia, każda nawet usługowa, jest jak fabryka. Ona ma dawać powtarzalny produkt. To, że nie zjeżdża fizyczny produkt z taśmy, to nie znaczy, że to nie jest fabryka, więc to jest druga rzecz, że to jest po prostu powtarzalna jakość, a nie to, że jeden lektor uczy tak, a drugi tak, a ten dobrze, a ten kiepsko. Tutaj wszyscy uczą dobrze i uczą według tej samej formuły, na co mamy 15 różnych sposobów, żeby tego pilnować i rozwijać lektorów. A macie jakiś program rozwoju lektorów? Mamy program rozwoju, jeżeli chodzi o stawki, tak jakby są konkretne ścieżki wynagrodzenia i konkretne kryteria, które trzeba spełnić, żeby na te poziomy wejść. Mamy zatrudnione dwie metodyczki, które są takimi wewnętrznymi trenerkami dla trenerów. W takim sensie ich rolą nie jest kontrola jakości, nie na zasadzie widziałem, że tam zrobiłeś coś nie tak niezgodnie z metodą, tylko hej, porozmawiajmy o twoim stylu pracy, porozmawiajmy o tym, w jaki sposób uczysz uczniów, pomogę ci zrobić to jeszcze lepiej. Dlaczego? Mogę, czy mam prawo? No ponieważ mam ogrom doświadczenia. Jedna z naszych metodyczek napisała nasz autorski podręcznik, czyli Talkbook. Także to jest rola mentoringowa, a nie rola kontrolera jakości. Super. To tutaj rozumiem, w tym momencie linkujemy do Talkbooka, że można go sobie nabyć nawet, jak rozumiem, nie będąc kursantem w Talkersach. I druga sprawa, czy to jest wciąż aktualne, że poszukujecie lektorów, których przez tak zajebisty program można przepuścić? To powiedziałbym, będzie aktualne tak długo, jak Talkersi istnieją i Jodłowski jest liderem firmy. Tak, mamy rekrutację na lektorów języka angielskiego w trybie stałym. Co jeszcze trzeba dopowiedzieć, to jest to, że nie trzeba być już dzisiaj lektorem, żeby zostać lektorem w Talkersach. Mamy tak dograny proces wdrożeniowo-szkoleniowy, że jeżeli po prostu ktoś potrafi mówić swobodnie po angielsku, plus ma podstawowe umiejętności miękkie, komunikacyjne, to może nie mieć żadnego doświadczenia trenerskiego czy nauczycielskiego i na pewno nie musi mieć wykształcenia. Może są niewidziane rzeczy oczywiście, natomiast nie są niezbędne. Bierzesz udział w rekrutacji na talkersi.pl/praca. A jeżeli przejdziesz przez nasze zadania rekrutacyjne, dołączasz do ekipy Talkersów i rozwijamy cię w ramach naszego wewnętrznego systemu rozwoju pracowników. Zapraszamy. Koniec reklamy. Jakiś wyróżnik jeszcze masz na tej karteczce? Tak, trzeci wyróżnik to jest to, że wiele firm postępuje zgodnie z wartościami, ale mało kto je nazywa. Jak zapytasz większość firm, jakie masz wartości, no to masz powiedzieć, no wiesz, jestem dobrym człowiekiem. Czy jakaś wariacja tej wypowiedzi. Tak jest. My poświęciliśmy czas, żeby zidentyfikować, nazwać te wartości, którymi i tak już po 3-4 latach według których funkcjonowaliśmy, bo to 3-4 lata temu było też, skoro mam 8 lat, po 3-4 latach to usiedliśmy do tego, więc 3-4 lat funkcjonuje to w otwartej komunikacji na zewnątrz i wewnątrz. Spisaliśmy 5 wartości kluczowych, którymi posługują się Talkersi, to jest według takiego skrótu pieszy, tak? P jak prawda,
I jak indywidualność, E jak empatia. S. Tak, czy, S jak skuteczność i Z jak zespołowość. Więc idziemy do sukcesu pieszo. Tak dzisiaj rano wymyśliłem, jak jechałem. To jest samochód. Ekologicznie, proszę pana, elegancko. Dokładnie, no i dobre na rzeźbę. Więc te wartości, dość, że według nich żyjemy, B komunikujemy na zewnątrz i dzięki temu przyciągamy po prostu najlepszych kandydatów, którzy pasują do naszego oczywiście profilu pracownika, którego szukamy, którzy po prostu pasują do kultury firmy, którzy w naturalny sposób bardzo szybko się wdrażają, bo oni czują nasze flow, oni rozumieją instynktownie, według jakich zasad tutaj się pracuje, zanim my jeszcze przedstawimy im te zasady i de facto to wdrożenie i przedstawienie zasad można uznać za formalność i oczywistość. To są bardzo częste stwierdzenia, które padają podczas takich rozmów wdrożeniowych, że ja wiem, ja rozumiem, to jest coś, co ja i tak stosuję w swoim prywatnym życiu. Więc komunikowanie otwarte tych wartości pozwala właśnie przyciągnąć właściwe osoby i bardzo skrócić ten proces wdrożenia, a potem pozwala uniknąć bardzo wielu sytuacji, które wynikają, kiedy zatrudniasz kogoś, kto może jest świetnym fachowcem, ale wyznaje zupełnie inne wartości niż ty. Jeśli ja dobrze rozumiem, to trochę jest taka parafraza tego, co mówi Simon Sinek, nie? Czyli zajmij się swoimi pracownikami, a już oni zajmą się klientami. Zgadza się, dokładnie tak. Fajowo, podoba mi się to. Chyba wielkich tokersów na chwilkę zamknę, bo proszę ciebie, gadamy już strasznie długo. A ile to było długo? Bo ja już straciłem przecież czasu tak miło z tobą. Powiem tutaj ci, że półtorej godziny. To będzie z tego tłusty kontakt. Się zejszło. To słuchaj, skończmy. Przejdźmy teraz do porad. Mhm. Jakie masz, drogi kolego, hinty dla początkujących przedsiębiorców potomnych? Mhm. I to tak chciałbym, żebyś opowiedział je w dwóch grupach. Jedna z nich to jakbyś mógł wymienić takie najważniejsze cechy przedsiębiorcy. Trzy byłoby idealnie, bo Boch Trojcu lubit. I pytanie, czy wśród nich jest ego? Jeśli nie, to wymień jakieś trzy inne. W pewnym sensie jest ego, w drugim punkcie, bo już sobie spisałem te rzeczy. Pierwsza rzecz już padła, czyli wytrwałość. Przedsiębiorca to jest taka osoba, która żyje według takiej maksymy: zesraj się, a nie daj się. Mhm. Po prostu ty masz być uparty jak osioł co do celu, a nie co do metod. Mhm. Nie? Bo twoje metody wymagają regularnej aktualizacji. Tak? I a nawet napisze. Cytując Jacka Walkiewicza, który chyba cytował kogoś innego, kiedy mówił to w swoim legendarnym speechu na TEDzie, na YouTubie można znaleźć, Pełna moc możliwości, taki jest tytuł. Bardzo fajny speech. On tam mówił, że... Tak, ty też potwierdzasz? Bardzo mi się podoba. Mhm. I tam było takie zdanie, że skuteczność jest miarą prawdy i jeżeli człowiek jest w życiu nieskuteczny, to znaczy, że prawda, którą się posługuje, jest już nieaktualna. I ta wytrwałość w celu, w dążeniu do celu, do spełnienia swojego marzenia, które jest osadzone w czasie i rozłożone na kroki, czyli wtedy staje się celem, a nie marzeniem. Jeżeli jesteś elastyczny co do metod dochodzenia do tego i cały czas aktualizujesz swoje przekonania i to, jak chcesz realizować ten cel, to jesteś skazany na sukces. Mhm. To jest kwestia czasu, a ten czas jest determinowany tym, czy po prostu czy szybko, czy wolno aktualizujesz sobie te prawdy. Drugą kwestią, a propos tego ego, jest samoświadomość. Samoświadomość tego, w czym jesteś mocny, a w czym jesteś kiepski. Ego nie potrafi pojąć, takie niezdrowe ego, nieopanowane ego, nie potrafi z tego, z czego jestem kiepski, bo to sprawia, że czuję się jeszcze pewniejszy w tym, w czym jestem mocny. I opowiadając o tym, bardzo szybko i bardzo łatwo przyciągam osoby, które uzupełniają moje braki. Mhm. Nie? Ten finansowy, taki zewnętrzny, taki w outsourcingu, o którym mówię, to jest jedna z osób, które tak rozumieją liczby i nasz biznes, jak mało kto, kogokolwiek spotkałem, nie? Jasne. Natomiast między innymi z tego, że mam po prostu z nim mocną relację, która wynika z tego, że oboje jesteśmy bardzo samoświadomi. Kiedy ja mu mówię, ile my leadów ściągnęliśmy dzięki mojemu personal brandingowi i ogólnie naszemu brandingowi firmowemu, a on jest... jak to mówi jego żona, on jest pan tabelka, to on się łapie za głowę. On mówi, jakim cudem przy takim budżecie marketingowym wy ściągacie tyle zapytań od klientów. Ja mówię, wiesz co, nie wiem, ale umiem, więc robię to dalej. Słusznie, jasne. Więc
Jest ta sama świadomość tego, w czym jesteś mocny, a w czym jesteś słaby i przyciąga tych, którzy wypełniają twoje braki plus budują w tobie takie zdrowe przekonanie pewności, że jestem zajebisty w tym i w tym i jestem kiepski w tym i w tym. Natomiast trzecią rzeczą, którą zwłaszcza polecam, znaczy tak naprawdę każdemu przedsiębiorcy, a już zwłaszcza takiemu, który startuje, to jest content. Content to jest dzisiaj i najprawdopodobniej zawsze będzie najlepszy sposób na to, żeby dotrzeć do ludzi i sprzedać im coś bez sprzedawania im tego czegoś. Mm-hmm. Bo jeżeli dzwonisz do człowieka i mówisz, dzień dobry, chcę sprzedać kurs angielskiego, to się nazywa, wiadomo, fachowo cold calling i trzeba być naprawdę odpornym psychicznie i bardzo to lubić, żeby się nie zniechęcić. Ogromne bazy, prawda? Telefonie, no to też, ale jeszcze tam bazy bazami, można mieć dużą bazę, ale jak wiesz, przy pierwszym takim telefonie usłyszysz słowo na S, na przykład słucham. Końcówka Alaj. Dlatego doprecyzowałem końcówkę. To nie jest najlepszy sposób, ale jeżeli do tej samej osoby wyślesz artykuł, czyli content, na zasadzie cztery wskazówki, jak się uczyć angielskiego, i tam wypiszesz te wskazówki, jak się uczyć samodzielnie angielskiego, i na dole podpiszesz, że autorem jest Wiktor, założyciel szkoły angielskiego Tokersi, to jest dużo większa szansa, że prędzej czy później ktoś, kto to przeczyta, stwierdzi, w sumie dostałem wartość za darmo, jestem zaciekawiony, wybudowałem już sobie zalążek zaufania do tego gościa, napiszę do niego, bo chętnie w sumie się z nim pouczę, jego metody mi się podobają. Więc wytrwałość, samoświadomość i regularny content to są trzy rzeczy, które od razu mi się pojawiły przed oczami, kiedy zapytałeś o trzy najważniejsze cechy przedsiębiorcy. Dobra, dziękuję panu pięknie. Więcej tutaj nie pytam, bo pewnie można by więcej, ale miał być czy. No dobrze, to teraz powiedz mi, gdzie można trafić na minę? Na co według ciebie trzeba uważać? Wszędzie. Bardzo ogólne, a teraz poproszę o precyzowanie, bym powiedział. Wiem, o co chodzi. No więc chodzi o to, żeby znaczy to jest moje przekonanie, zwłaszcza myślę, że osoby o mentalności wizjonerskiej będą rezonować z tym przekonaniem, że życie to jest jedno wielkie pole minowe, natomiast to, co pozwala przez nie przebrnąć, to jest to przekonanie, że cokolwiek by się nie działo, nie wydarzyło, to dasz sobie radę. Mhm. Bo jesteś wytrwały, bo masz samoświadomość i wszystko, co się dzieje, zamieniasz w content. Bo content jest dla mnie w ogóle swego rodzaju takim mechanizmem katarzis, taką trochę, nie wiem, autoterapią i jednocześnie wehikułem marketingowym. Po prostu przykład jest taki, że nawet kiedy popełniłem kiedyś dość słynny w pewnych kręgach fuck-up biznesowy i straciłem 47 tysięcy złotych, to ja opisałem tę historię porażki, pokazałem, jakie lekcje z tego wyciągnąłem i ludzie, którzy przeczytali to, podali to do przodu, dalej do jeszcze kolejnych osób tak bardzo, że dostałem zaproszenia na konferencję jako prelegent. Zrobiono ze mną, przeprowadzono ze mną wywiady, zaproponowano mi napisanie artykułów na różne poczytne portale i dzięki temu zyskaliśmy taki rozgłos, że pomimo tego fuck-upu 47-miesięcznego zarobiłem setki tysięcy złotych, których nie byłem w stanie przeliczyć, w sensie, że czy pochodziły z tej historii, czy nie, ale jak sobie porównałem wyniki rok do roku, no to nasz wzrost był dużo większy niż organiczny. Czyli więc zasadniczo ten fuck-up był pewnego rodzaju inwestycją marketingową, niezaplanowaną. Dokładnie tak. Mhm, super. Więc to jest moja odpowiedź na pytania, co uważać w prowadzeniu biznesu, czyli przewidywać, co może pójść nie tak, natomiast nie fiksować się na tym, bo jeżeli się na tym fiksujesz, to nie ruszysz z miejsca, bo wtedy świat i rynek wyglądają jak jedno wielkie pole minowe. Mhm. I jak to, że im większy jesteś, tym im większym takim wielorybem jesteś, tym większa szansa, że zahaczysz o jakąś płotkę. I to jest twój koszt prowadzenia biznesu. Mhm. Słuchaj, nie? Czy coś przydało? Tak, już wróciłeś do nas. Na czym nie straciłeś? Straciłem ciebie, że jak jesteś dużym wielorybem, to możesz o coś zahaczyć. Możesz to zahaczyć, dokładnie, im większy jesteś, no tym większe ryzyko, że z czymś się zderzysz mniej lub bardziej, natomiast częściej są to płotki niż inne wieloryby. Mm-hmm. Bo inne wieloryby lubią podzielić sobie, że tak powiem, morze pomiędzy siebie i mieć spokój, mieć wyznaczony, że tak powiem, swój rewir. Tak, tak. To jest też trochę nawiązanie do tego, o czym mówiłeś na początku, w kontekście twoich obaw przed pierwszym pivotem. Tak? Te lęki, które nam się w głowie rysują, zwykle są dużo większe niż faktycznie realne konsekwencje, które mogą mieć dane decyzje. Mhm, dokładnie. I nie chodzi mi o to, żeby teraz być brawurowym i nieodpowiedzialnym, natomiast żeby być odważnym. I tutaj zachęcam
wszystkich słuchaczy czy widzów, żeby pokontemplować sobie dzisiaj wieczorem nad różnicą między słowem brawurowy a odważny, bo jak najwięcej odwagi, jak najmniej brawury na wszystkim życzę. I to jest cienka czerwona linia i myślę, że na tym możemy zamknąć naszą dzisiejszą rozmowę i rozważania. Bardzo Ci dziękuję, Panie Prezesie, za ten czas, który raczyłeś poświęcić nam wszystkim tak naprawdę, bo wyjąłeś z głowy, a teraz my możemy z tego korzystać. Bardzo miło z Twojej strony. Nawet widzę, że te komplementa sprawiły, że Wiktor nam zamarzł. Mam nadzieję, że na chwilkę i jeszcze do nas wróci i powie do widzenia. O, wziął i znikł. Ja Cię widzę, nie? Ciebie nie widzę. Znaczy widzę Ciebie, że zamarzłeś. Nie ruszasz się i nie słyszę Cię. Ale bo akurat milczałem, ale więc zamieniłem się. O, już wróciłeś, jesteś, wziąłeś łykę. Jestem. Coś Ci się z łączem, Panie Wiktorze, właśnie popsuło w bardzo dobrym momencie, bo zamykamy temat. Więc w imieniu swoim oraz naszych widzów chciałem Ci bardzo, bardzo mocno podziękować, bo było naprawdę mega inspirująco. Można zajrzeć do Twojego wnętrza przez tę godzinę z okładem. Jeśli uda Ci się, Wiktorze, do nas wrócić, to powiedz, gdzie można Cię znaleźć, żeby dowiedzieć się więcej na bieżąco o tym kontencie, który wypływa z głębin Twojego jestestwa dzień po dniu. Brzmi podniośle, lubię to. No więc najłatwiej znaleźć mnie na Facebooku. Ja nazywam się Wiktor Jodłowski. To jest facebook.com/wiktor.jodlowski, także mam bardzo prosty ten link do profilu. Tam mnie najłatwiej znaleźć. A po drugie, też zapraszam do obserwowania naszego profilu firmowego Talkersi. Czarne typograficzne logo na białym tle. To logo oczywiście zaraz tu wmontujemy, więc myślę, że nasi widzowie nie będą mieli specjalnie wątpliwości. Podamy oczywiście wszelkie możliwe linki w opisie, więc na pewno traficie do Wiktora. Wiktorze, jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wam również dziękuję. Zastanówcie się nad tym, co mówił Wiktor. Nie wiem, skąd mi się wziął tu Igor. Myślę, że może kiedyś jeszcze wrócimy, podejmiemy wątek, który gdzieś tam został urwany w paru miejscach, bo to były naprawdę ciekawe wątki. Dziękujemy i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Cześć. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia po angielsku.